Drugi z nich zmarł lub został zamordowany. W sumie do Dachau trafiło ponad 40 000 Polaków i polskich Żydów. Zginął co czwarty z nich. Witold Banach, Polskie Radio. Obóz koncentracyjny Dachau, w którym Niemcy zamordowali co najmniej 41 500 osób, został wyzwolony przez wojska amerykańskie 29 kwietnia 1945 roku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami ciepły dzień, ale na ogół pochmurny i ze słabymi opadami deszczu. Najwięcej słońca dziś na południowym wschodzie kraju, a termometry pokażą maksymalnie od 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum do 17 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. To jest poranek Polskiego Radia 24 w środę 22 marca. To pierwszy taki pełny dzień wiosenny, 81 dzień roku. Słońce zajdzie o godzinie 17:53, a dzień będzie trwał 12 godzin i 21 minut. August, Bogusław, Katarzyna, Kazimierz i Paweł dzisiaj świętują. Mamy także Światowy Dzień Wody, Dzień Ochrony Bałtyku i Międzynarodowy Dzień Foki. Dzisiaj przypada. W studiu jest Mirosław Skowron, mimo że nie poniedziałek. Dzień dobry. Witam cię, witam środa, państwa. Jak się wstawało, bo to niektórzy mają tak zaprogramowane, że w poniedziałki wstaję, we wtorki nie, w środy coś robię i tak dalej. Jak się nie pomyliło? Aż taki zautomatyzowany nie jestem. Dla jeszcze mnie nie? Nie jest aż taki problem. Od kiedy, tak jak kiedyś już państwu mówiłem, od kiedy mam małe dziecko, to poranne wstawanie przestało być takim problemem. Nie ma czegoś takiego jak poranne. Tak? Kiedyś dla mnie mogłem powiedzieć, że jest 15 rano, a teraz jednak się trochę pozmieniało. No tak. Czy zmienia się też polityka zagraniczna? O to będą pytania do naszego gościa. Już teraz prawie 8 minut po 7. 24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gościem Polskiego Radia 24 jest Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kłaniam się, panie redaktorze, i państwu także. No i panie Łukaszu, pytanie o stosunki polsko-izraelskie, bo podobno coś drgnęło, ma się znacząco poprawić. Mają zostać podobno wznowione wycieczki młodzieży z Izraela, na czym stronie izraelskiej zależało, ale nam zależało jednak, żeby one nie wyglądały tak jak do tej pory. Ja przypomnę tak w dużym skrócie oczywiście, no, że te wycieczki odbywały się pod bronią, pełne ochroniarzy, co wzbudzało takie, no, taką sugestię, że tu na każdym kroku czyha śmierć i niebezpieczeństwo. Ja patrzę się właśnie w telefon, czy aby nic nie zostało odwołane i na razie nie mam takiej informacji. Czy to będzie drgnięcie w stosunkach polsko-izraelskich, to się oczywiście okaże, ale rzeczywiście i tu ogłaszałem komunikat pod koniec ubiegłego tygodnia. Osiągnięte zostało wstępne porozumienie w sprawie przyjazdu grup zwanych w Polsce umownie wycieczkami. To znaczy chodzi tutaj przede wszystkim o grupy młodzieży izraelskiej, która w ramach programu obowiązującego w Izraelu odwiedza miejsca pamięci w Polsce związane z Holokaustem. Ja państwu muszę do godziny co najmniej 15 potencjalnie oszczędzić szczegółów tego porozumienia. Ono na razie ma charakter wstępny. Każde porozumienie nabiera znaczenia, kiedy zostanie podpisane i ratyfikowane. Ale dzisiaj przybędzie do Polski z Londynu minister spraw zagranicznych Izraela Eliahu Cohen. Będzie to pierwsza wizyta od bardzo dawna, od szczytu w sprawie Iranu w roku 2019, kiedy przyjeżdżał premier Netanyahu. I być może panowie ministrowie to porozumienie podpiszą, ale to jeszcze zobaczymy. Natomiast na pewno zostaną przeprowadzone rozmowy pomiędzy obydwoma ministrami, później delegacjami, później pan minister Cohen odwiedzi również Muzeum Polin, złoży kwiaty pod pomnikiem bohaterów getta, bo ta wizyta jest też wstępem do wizyty pana prezydenta Herzoga w kwietniu z okazji 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Ja jestem bardzo, odkąd zostałem rzecznikiem, oszczędny z mówieniem o przełomie, ale jest to rzeczywiście bardzo ważna wizyta i liczę, że Polacy i nasi izraelscy partnerzy odbędą rozmowy, które będą przybliżały nas do rozwiązania różnych problemów, bo jak widać te problemy rozwiązywać jest warto. Polska swoją asertywną, silną polityką również wobec Izraela coś osiągnęła i to jest troszeczkę inaczej niż było jeszcze w latach 90. No i pytanie też... W sensie zmiany o polityki zagranicznej. Żebyśmy też wyjaśnili może słuchaczom, którzy aż tak tego nie śledzą. Stanowisko polskie było z grubsza takie, że jeżeli te wycieczki mają wyglądać w ten sposób i mają wzbudzać w młodzieży i w młodzieży, w młodych ludziach z Izraela niechęć i obawę przed Polską, to już lepiej, żeby ich nie było tak naprawdę. Ale my rozumiemy, dlaczego są takie, a nie inne izraelskie dążenia. My też odwiedzamy inne państwa, gdzie pamięć polska jest utrwalona. Ale jednak nie pod bronią i nie pod bronią. I jest jeszcze druga bardzo ważna rzecz, panie redaktorze. Ta pamięć, o której tutaj mówimy, to jest także polska pamięć. Polska jest krajem, w którym Holokaust miał miejsce, ale nie byliśmy jego twórcami, tylko byliśmy jego ofiarami. I warto nauczyć stronę izraelską wrażliwości wobec polskich spraw. Ale jest też kwestia jeszcze odrębna. Do Izraela jeździ bardzo wielu Polaków. I niekoniecznie tylko jako turyści. Jeżdżą także pielgrzymi. To jest troszeczkę porównywalne, panie redaktorze, a Izrael także nie jest krajem do końca bezpiecznym z uwagi na różne możliwości działań zbrojnych tam w okolicy, kwestie terrorystyczne. No, liczymy, że pewne sprawy również i traktowania Polaków w Izraelu da się tutaj po partnersku dzisiaj rozwiązać. Ale raz jeszcze powtarzając, to nie jest tak, że sztuczna inteligencja załatwia za nas wszystko. To są rozmowy między żywymi ludźmi. Zobaczymy, co zostanie podpisane. No i pytanie o jeszcze jedną rzecz. Oczywiście nie możemy powiedzieć, czy tu będzie jakieś porozumienie, ale czy ten temat w ogóle będzie poruszany, czy jest przewidziany sprawa stosunku do ukraińskiej agresji wobec Ukrainy. Stanowisko Izraela jest tu, no powiedziałbym, dużo różniące się od stanowiska polskiego. Wiele osób twierdzi, że siedzą krakiem na barykadzie, żeby trochę ucieszyć Rosję i trochę Ukrainę, ale nie brak też takich głosów i to na Ukrainie, że opowiedzieli się po stronie Rosji. Pamiętajmy o uwarunkowaniach wewnętrznych Izraela. Ja sam kiedyś pisałem analizę, to był początek mojego analitycznego życia, o wpływie emigracji z krajów postradzieckich, postsowieckich na duży Izraelu dzieje. Tak, ale pamiętajmy, że to oczywiście są nie tylko emigranci z Moskwy, z Petersburga i nie każdy wyjeżdżał z Rosji z miłością do panujących tam zwyczajów, ale też... Ale też dodajmy, wielu wykorzystało furtkę, że no wreszcie można się wyrwać. Jest też wielu imigrantów żydowskich ze wschodniej Ukrainy. Takim bardzo ważnym ośrodkiem były Charków i Doniec, był i jest dalej Kijów. Pamiętajmy o tym, że społeczność żydowska na Ukrainie stanęła murem za swoim państwem. To jest bardzo skomplikowana sytuacja, a Polska na pewno nie zaniedba okazji, aby swoją opinię na temat tego, jak sytuacja związana z rosyjską agresją wygląda, wygłosić naszym izraelskim partnerom, co robimy zresztą przy każdej okazji. Czy zostaje to przez nich tylko przyjęte do wiadomości, to jest oczywiście już ich decyzja. No tak, to rzeczywiście ta mniejszość rosyjskojęzyczna w Izraelu to jest. To są dalej partie też polityczne, na których poparciu zależy premierowi Netanjahu. No i kwestia, o której często się zapomina, Syria, na którą bardzo duży wpływ ma Rosja, leży tuż obok Izraela przecież. Tak, to przypominają się słowa piosenki Kaczmarskiego. Prikaz wypuszczać Żydów rządzi w KGB, więc każdy Rosjanin chce być dzisiaj Żydem. I wtedy rzeczywiście ta emigracja bardzo, bardzo rosła. I nie zawsze wyjeżdżali zresztą prawdziwi Żydzi, ale to już jest tak, każdy szukał śladów jakichkolwiek, żeby móc wyjechać. I pytanie też o inną rzecz, która była problemem, a teraz po tym, co się stało 24 lutego, jeszcze większym problemem jest. W pobliżu i premiera Netanjahu, i w pobliżu wielu polityków izraelskich, pamiętamy to choćby z niesłynnego spotkania w Jad Waszem, kręcił się niejaki Moshe Kantor, bardzo bliska osoba Putinowi. No to nie jest ktoś niejaki, to jest jednak szef Europejskiego Kongresu Żydów. Tak, tylko w Polsce on jest nie za bardzo znany, a niestety w Izraelu jest bardzo znany i przez wielu pozytywnie oceniany, niezależnie od tego, że jest oligarchą putinowskim, który... Wiaczesław Moshe Kantor pierwotnie, tak. on też korzystał z tej liberalizacji w stosunku do Żydów, wcześniej dość antysemickiego Związku Sowieckiego. W obecnej chwili mam wrażenie, słuchając niektórych wypowiedzi rosyjskich polityków, nadal antysemickiego. Rosja potrafi być jednocześnie lewicowa, prawicowa, antysemicka, filosemicka. To zależy od retoryki. Pan Kantor w Polsce jest znany i uczestniczy w różnych rzeczach. Przypominam słynne obchody 60. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz w roku 2005. Tuż po Majdanie, którymi trochę on dyrygował. I jest to rosyjski oligarcha, jest to człowiek, który ma ogromny wpływ na kwestie żydowskie w Europie, z uwagi też na fundusze, które posiada Europejski Kongres Żydów. Ale my także oskarżenia, zastrzeżenia do tego typu działań formułujemy bardzo jawnie wobec oligarchów putinowskich w szczególności. No i pytanie o Putina samego. Mamy uznanie go za osobę ściganą przez Międzynarodowy Trybunał w Hadze. No i wiele osób zastanawia się, czy to jest tylko taka symbolika, czy może iść za tym coś więcej. Pamiętam chyba właśnie albo rzecznik MSZ-u niemieckiego, albo nawet minister spraw zagranicznych, teraz mi wyleciało z głowy, Niemiec, powiedział, że gdyby wylądował, że gdyby Putin wylądował w Niemczech, to zostałby aresztowany. Niemniej myślę, że jednak Władimir Putin na razie w Niemczech nie wyląduje, tym bardziej w Warszawie na lotnisku chyba. Z 2 lata temu przelatywał nad Warszawą jego samolot rządowy i myślę, że Władimir Putin unika raczej możliwości pojawienia się w miejscach, w których coś mu zagraża, z wyjątkiem ostatniej dość pozorowanej dekoracyjnej wizyty w Mariupolu. O ile to był on, bo pamiętamy, że eksperci od Rosji mówili, że on ma tam 7 czy 8 sobowtórów, ma sobowtóra imprezowego, ma sobowtóra tam na wyjazdy. Ale myślę, że na pewno nie było tak, że był jakiś Władimir Putin w rozmowach z przewodniczącym Xi Jinpingiem. To byłoby bardzo źle odebrane przez stronę chińską. Tak czy siak, na razie jest to bardzo ważne znaczenie, symboliczne, ale bardzo ważne. To, co sędzia Hoffmański zrobił, to zawsze warto przypomnieć, że to jest polski sędzia. Ale takie symboliczne działania, takie decyzje dają szansę działania w przyszłości. Ja nie jestem pewien, czy kiedyś, kiedy Władimir Putin będzie znacznie bliższy swojego upadku, to nie zostanie przeciwko niemu wykorzystane. Wcale nie jestem przeciwnikiem takiego działania. No i pytanie też, czy to jest tak, że za tym krokiem powinny pańskim zdaniem iść no, inicjatywy różnych prokurator w krajach unijnych na przykład? Czemu nie? Bo jednak Międzynarodowy Trybunał Karny to jest taki sąd, na który się bardzo patrzymy. I nie mamy wprawdzie w Europie zasady hierarchiczności sądów aż tak sformułowane między międzynarodowymi, a tymi położonymi poniżej nich w krajach, ale rzeczywiście warto brać to, co się stało, pod uwagę. A jak będzie, panie redaktorze, to jak zwykle się przekonamy. Tak czy siak słowo się już zrzekło. Władimir Putin jest człowiekiem, którego poszukuje najważniejszy Międzynarodowy Trybunał Karny. I tego się nie da, jak to się ładnie mówi, odzobaczyć i odrobić w drugą stronę. Nie da się tego cofnąć. No i pytanie też, co w MSZ słychać, bo bardzo sprzeczne opinie docierają na temat stanowiska Viktora Orbana. Było to komentowane tak, że on zablokował jednolite stanowisko, takie oficjalne stanowisko Unii Europejskiej w sprawie Putina. Później poszły takie głosy, że nie, to nieprawda, nie blokował. Blokował, nie blokował, o co? Dlatego się i tak pan mnie nie dowie, natomiast chcę powiedzieć, że w dalszym ciągu pozostaje bardzo duży rozdźwięk pomiędzy nami a premierem Orbanem w tych sprawach, w kwestii spojrzenia na Ukrainę, na Rosję. No to, co mówi pan premier Orban, co mówi minister CR, to jest nie zawsze w Polsce akceptowane. No i pytanie, skoro już wspomnieliśmy o tym, o spotkaniu prezydenta Xi z Putinem i tym szczycie chińsko-rosyjskim, widziałem takie trochę uspokajające komentarze niektórych publicystów, że to tam prezydent Chin przyjechał sprawdzić, na ile Putin się trzyma. To jest aż tak dobrze, czy niestety to może być sygnał, że będzie bardzo źle? Ja nauczyłem się ostatnio mówić, nie wiem, panie redaktorze. Na pewno odbyło się bardzo... Ale ta audycja by już się musiała skończyć, więc pociągniemy wątek. Pewne przemyślenia na szczęście mam i mamy. To jest bardzo ważna wizyta, bo jednak przewodniczący Xi nie był taki skłonny do odwiedzania Moskwy w ciągu ostatniego czasu. Był bardzo często wizytowany przez Putina, ale sam do Moskwy nie jeździł. I skoro przewodniczący Xi zdecydował się na tą podróż, odbył z Putinem rozmowy, to na pewno coś ważnego podczas nich się stało, bo politycy tego znaczenia na pewno nie rozmawiają wyłącznie dla prestiżu i symboliki. Ale i symbolika tam była dość znacząca. Ja bym... Nie posługiwał się oczywiście metodami kryminologów z lat 80., ale my tak mało wiemy teraz o Rosji, że musimy się nimi posługiwać. W sensie analiza mowy ciała Putina, słów po kolei wygłaszanych, analizy tego, kto kogo bardziej upokarzał. Natomiast odbyło się spotkanie dwóch partnerów. Z jednym z nich, no raczej mamy w tej chwili takie kontakty, jakie mamy, mówię o Rosji. Z jednym jednak Polska potrafi dobrze pracować. I to jest ta cała ironia tego wszystkiego. Natomiast jakie będą efekty tego spotkania? No myślę, że zobaczymy to dość wkrótce, panie redaktorze, w ciągu najbliższych kilku tygodni, jeżeli ma nastąpić na przykład jakieś zasilenie Rosji przez broń ze wschodu. Te owoce poznajemy ostatnio dość szybko, tego typu spotkań. One nie zostają przed nami zakryte na długo. No tu dopada nawet pytanie bardziej jako do analityka, czy nie tylko Polska ma dosyć normalne stosunki z Chinami. Jest więcej tego typu krajów. Wiadomo, że są naciski na Chiny, żeby jakoś naciskały na Rosję. Widać jakiekolwiek ślady tego, czy Chiny wyczekują? Dla Chin liczy się przede wszystkim chiński interes narodowy i myślę, że bardzo mocno wyczekują, ale pozostają w dialogu z państwami choćby europejskimi. On jest oczywiście bardzo trudny, choćby w sprawach ekonomicznych, ale jednak trwa. Podobnie jak trwa, mimo wszystkich problemów, dialog Chin i Stanów Zjednoczonych. No i pytanie też o Turcję, bo to ten temat wraca i jej pewne zachowania. I chciałem zapytać o dwie rzeczy. Sprzeciw wobec Szwecji i Finlandii, bardziej wobec Szwecji niż Finlandii w NATO, bo oni już to rozgrywali, także to rozdzielali. Czy można powiedzieć, że jest tu już do przodu i to problem został zażegnany, czy jeszcze daleko jest od tego? No i też właśnie tę rolę Turcji w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Mówiłem dzisiaj o tym, że umowy są wtedy dla nas obowiązujące, jak zostaną już podpisane i ratyfikowane. Ja myślę, że w kwestii przyjęcia Szwecji i Finlandii do NATO Bardzo chcielibyśmy to już mieć ze sobą. Płynie ostatnio jednak bardziej pojednawczy ton z Ankary od prezydenta Erdoana w tych sprawach. Odpowiem znowu, tak jak dzisiaj wiele razy, zobaczymy. Bardzo liczymy na obecność Finlandii i Szwecji w NATO. Przedstawiciele Finlandii i Szwecji są na przykład przez Polskę zaproszeni na przyszłotygodniowy szczyt bukareszteńskiej dziewiątki na szczeblu ministrów, który się odbędzie w Łodzi. To jest, pamiętajmy, że Finlandia będzie na pewno wschodnią flanką NATO i to bardzo znacząco, ale zobaczymy. Godne podziwu jest w sensie politycznym umiejętność prezydenta Erdoana i Turcji wyciągania politycznych korzyści z tego, co się dzieje pomiędzy NATO i Rosją, Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Turcja jest dla nas wszystkich także, musimy to bardzo mocno podkreślić, niezbędnym, ważnym sojusznikiem i też mnie cieszy jako Polaka, że mamy dobre relacje z tym państwem. Ale także oczywiście, jak się pan redaktor domyśla, potrafimy jednak wprost mówić naszym tureckim przyjaciołom, że w pewnych sprawach się różnimy i Polska przecież, jak wiemy, zdecydowanie szybciej dąży do przyjęcia Finlandii i Szwecji, ale ja mam tutaj znacznie głębszą nadzieję i znacznie bardziej pozytywną niż w poprzednich wypadkach, że uda się nam tą sprawę jak najszybciej zakończyć i jednak w pierwszą rocznicę zaproszenia Finlandii i Szwecji do NATO na szczycie w Madrycie będą już członkami naszego paktu. No i na koniec chciałem zapytać o nowego ambasadora na Litwie, pana Radziwiła. No, znane są związki familii Radziwiłłów z Litwą, ale pytanie, jakie są związki akurat pana wojewody z Litwą? No pan sam sobie na to trochę odpowiedział, jednak nosząc nazwisko Radziwiłł, książę wojewoda, wcześniej książę minister. Oj, nie wiem, czy on chciałby być tak nazywany. Przepraszam z góry pana ambasadora, niech mi patrzy tą ironię, kiedyś na szkoleniu ambasadorów popełniłem ją. Ale z głębokim szacunkiem odnoszę się do pana wojewody, do doktora Radziwiłła i do działań także, notabene jego linia, również Macieja Radziwiłła, jego brata, osiągnięcia w relacjach polsko-litewskich, polsko-białoruskich są ogromne. Oni mają ogromny kapitał kulturowy, software'owy nabudowany w tych relacjach, będąc samymi członkami rodu Radziwiłłów. A do tego wszystkiego jeszcze dochodzą kompetencje polityczne, człowieka, który był ministrem, był wojewodą, który obok rozpoznawalności na litewskim rynku ma jeszcze tego umiejętność działania właśnie na swoim stanowisku. I to wszystko legło u podstaw tej, mam nadzieję, bardzo pełnej sukcesów nominacji. Bo przecież wiemy wszyscy, że po tych wspaniałych momentach początkowych pana ambasadora, który właśnie z uwagi na pewną symbolikę jego nazwiska i wiele innych rzeczy będzie przyjmowany na Litwie z wielkim szacunkiem, przyjdą też trudne momenty. Choć... Rosja pomaga w tym, żeby tych trudnych momentów było. Ale dokończając tą kwestię, taką bardzo pozytywną, no my przeżywamy także w relacjach polsko-litewskich, poza problemami, które ciągle tkwią, resztkami problemu z pisownią, kwestiami choćby w trockim obwodzie, gdzie ten sam pan wygrał wybory ostatnio, i polskimi szkołami, jednak jeden z najpiękniejszych momentów relacji odrębnych już od siebie Polski i Litwy. I ja jestem bardzo zadowolony, że Ród Radziwiłł znowu będzie uczestniczył w tych dobrych momentach. No, aby tylko nie było paniki, że przyjechał odebrać co swoje. Oni akurat są głównie ołycko-nieświeccy Radziwiłłowie, więc pragnę prosić, że to głównie tereny Białorusi i Ukrainy. Łukaszenka będzie raczej to panikował. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Gościem Polskiego Radia 24 był Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dziękuję bardzo. Przegląd prasy. A teraz mowa za moment trafi na polskieradio24.pl. Można się nią podzielić w mediach społecznościowych. Polecamy się Państwu. A był w nim wątek azjatycki. No to o azjatyckiej rywalizacji w Europie pisze dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna. Ukraina i Rosja to są miejsca, które odwiedzają szefowie państw azjatyckich. W Rosji, jak Państwo wiedzą, jest Xi Jinping, a na Ukrainie i dzisiaj w Polsce jest premier Japonii. A kilka ciekawych rzeczy także z polityki międzynarodowej w Rzeczpospolitej. Donald Trump w kajdanach czy bez, w Stanach Zjednoczonych no zachodzi taka możliwość, że być może ale Donald Trump... Ale mówisz o fake deepach, tych zdjęciach, które się pokazały? Że mówiono policja... o tym, że ze względu na zarzuty i oskarżenia o przekupstwo Donald Trump być może zostanie aresztowany. Donald Trump już zdążył wezwać w przypadku jego aresztowania masowych protestów. Między innymi dlatego, że był prezydentem i między innymi dlatego, że te protesty mogłyby być mocno destabilizujące. Nie sądzę, żeby do takiego aresztowania doszło. Nawet jeżeli jakieś zarzuty się postawią, to podobno Amerykanie mają taką zasadę, że nawet przy Nixonie to zadziałało, że jednak byłych prezydentów się nie skazuje i nie robi się tego typu rzeczy. Niemniej sytuacja się zaognia i jest nieciekawie, jeżeli o to chodzi. Jeżeli przypomnimy sobie to, co się już na Kapitolu działo. Kiedy wygra opozycja? To jest pytanie, które stawia dzisiaj Rzeczpospolita na pierwszej stronie i tutaj pytanie do respondentów brzmiało: na które z ugrupowań zagłosowałby pan, pani w wyborach do Sejmu, gdyby ta lista komitetów wyglądała następująco? I najpierw jest wersja, każdy idzie oddzielnie, czyli PiS, Zjednoczona Prawica 34,3 głosów, potem mamy Koalicję Obywatelską 26,4, Lewicę 8,5, Polskę 2050 Szymona Hołowni 7,9 i PSL 6,2. Konfederacja w tym zestawieniu dostaje 9%. A potem łączymy Polskę 2050 z Szymona Hołowni z PSL-em i oni mają 15%, Lewica 9,1 w tym rozdaniu, Koalicja Obywatelska nieco mniej, bo 25,5, nieco mniej też ma Zjednoczona Prawica, bo równe 34%, także mniej ma Konfederacja 8,8. No i tutaj takie wskazania i oczywiście analizy tego sondażu państwo znajdą dzisiaj w Rzeczpospolitej. A w Gazecie Polskiej dwie rzeczy. Jedna, tekst Ryszarda Kapuścińskiego, Leśne Srebra Rodowe Polski, odnośnie całej tej dyskusji i kłótni o lasy państwowe i o to, kto ma prawo w ich sprawie podejmować decyzje. Wyrok wydany ostatnio przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dający prawo organizacjom pozarządowym do zaskarżania planów urządzenia lasów w Polsce, budzi emocje oraz pytania i wątpliwości, o co chodzi w tym tekście. I wiadomość ze sportu, ale dosyć niecodzienna i smutna. Wszyscy wiemy, żona Dawida Kubackiego, polskiego skoczka, trafiła do szpitala. Lekarze w Nowym Targu walczą o jej życie i więcej informacji na ten temat właściwie we wszystkich serwisach w Polsce, nie tylko sportowych. Jest też sporo o emerytach, o tym, że trzynastka będzie wypłacona już przed świętami, ale o pieniądzach też jest w dziale gospodarczej Rzeczpospolitej. Czytamy: inflacja zmusza do postu. Sprzedaż detaliczna towarów tąpnęła w lutym realnie o 5%, licząc rok do roku. To najbardziej wysoki spadek od 2 lat. To jest skutek siły nabywczej w wyniku inflacji. Ta siła nabywcza nasza maleje, bo mimo że pensje niektórym rosną, to jednak rosną wolniej niż rośnie inflacja. Do takiego załamania sprzedaży detalicznej, czytamy w artykule, po raz ostatni doszło na początku 2021 roku, ale wtedy była to konsekwencja COVID-u i zamkniętych centrów handlowych, właściwie wszystkich sklepów zamkniętych, nic nie można było kupować, no to wiadomo, że konsumpcja spadła. Teraz wszystko jest otwarte, ale chętnych do kupowania mniej. Znaczy może chętni są, ale nie mają za co. No i na koniec rozmowa z Waldemarem Kraską w Super Ekspresie. Po 3 latach od wybuchu pandemii wkrótce ostateczne odwołanie pandemii. Pomimo tych niepokojących sygnałów, które docierały przez jakiś czas z Chin, powinniśmy się przestać obawiać wreszcie koronawirusa, który tak zdestabilizował nie tylko sytuację w Polsce, ale na całym świecie. I to był nasz przegląd prasy. Reklama. O godzinie 20:30 rozmawiam w Polskim Radiu 24 z naukowcami, bo we współczesnym świecie nie opieramy się tylko, jak mówił Wieszcz, na czuciu i wierze, ale właśnie na szkiełku i oku. Dorota Kania, zapraszam. Autopromocja. Czas na informacje dnia. Zbliża się 7:30, tylko zaanonsuję kolejnego gościa, drodzy państwo. Zaraz po informacjach dnia i informacjach sportowych naszym gościem będzie senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski. Jest 7:30. Przenosimy się do studia informacji dnia. Rafał Boguta. Dziś dwie ważne wizyty zagranicznych gości w Polsce. Do Warszawy przybędzie minister spraw zagranicznych Izraela Eli Cohen. Prawdopodobnie zostanie podpisane porozumienie o wznowieniu wycieczek izraelskiej młodzieży do Polski. Nasz pierwszy poranny gość, rzecznik polskiego MSZ-u Łukasz Jasina, nie chciał ujawniać szczegółów. Zaznaczył, że jest wstępne porozumienie w tej sprawie. Podkreślił też, że to ważna wizyta. Ta wizyta jest też wstępem do wizyty pana prezydenta Hercoga w kwietniu z okazji 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. A za pół godziny premier Mateusz Morawiecki spotka się w Warszawie z premierem Japonii Fumio Kishidą, który złożył niespodziewaną wizytę w Kijowie. Zbiegła się ona z wizytą prezydenta Chin Xi Jinpinga w Moskwie. Władimir Putin poparł chiński plan w sprawie Ukrainy, który nie mówi o wycofaniu rosyjskich wojsk, a jedynie o zawieszeniu broni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował z kolei, że Kijów przekazał Chinom swój plan pokojowy, ale nie otrzymał odpowiedzi. Pierwszy w Polsce i ósmy w Europie. Stały garnizon wojsk amerykańskich funkcjonuje już w Poznaniu. Za nami uroczystość z udziałem szefa MON Mariusza Błaszczaka i ambasadora Stanów Zjednoczonych Marka Brzezińskiego. Bardzo doceniamy to, że wojska amerykańskie są na stałe w naszym kraju. Szczególnie doceniamy to w sytuacji, w jakiej znalazła się Europa, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, mówił wicepremier Błaszczak. Bardzo ważne jest to, żeby świat zachodni był zjednoczony, żeby świat zachodni czuł się bezpieczny, a czuje się bezpieczny wtedy, kiedy nasze siły zbrojne ze sobą współpracują. I przykładem takiej ścisłej współpracy jest właśnie utworzenie garnizonu US Army w Poznaniu. Do zadań garnizonu w Poznaniu będzie należeć m.in. kierowanie i zarządzanie wysuniętymi placówkami wojsk amerykańskich w Polsce. W naszym kraju są już pierwsi żołnierze, którzy zostali na stałe przydzieleni do służby w Polsce. Dziś więcej policji na drogach w związku z ogólnopolską akcją Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Wzmożone kontrole będą w okolicach przejść dla pieszych i miejsc, gdzie dochodzi najczęściej do wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów, poinformował podkomisarz Konrad Tarnawski ze stołecznej policji. Policjanci będą zwracać szczególną uwagę na przekraczanie dopuszczalnej prędkości w obszarze przejść dla pieszych, obowiązku ustępowania pierwszeństwa pieszym, wyprzedzania przed, jak i bezpośrednio na przejściu dla pieszych. Także niezmotoryzowani mają obowiązki. Policja zwraca uwagę, że często piesi czy rowerzyści nie posiadają żadnych elementów odblaskowych. Nie można też rozmawiać przez telefon na pasach. Przez Polskę od zachodu na wschód będzie przemieszczał się mało aktywny front atmosferyczny. Przyniesie słabe opady deszczu. Bez opadów dziś na południowym wschodzie i tam najwięcej słońca. Temperatura od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 13 w centrum do 17 na Dolnym Śląsku. A teraz czas na sport. Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak. Polscy piłkarze przygotowują się w Warszawie do spotkań eliminacji Mistrzostw Europy z Czechami i Albanią. Biało-czerwonych dotknęła plaga kontuzji, przede wszystkim w formacji obronnej. Na zgrupowanie nie przyleciał Kamil Piątkowski, a z urazem przybył Jan Bednarek. A wczoraj na treningu Bartosz Bereszyński doznał naciągnięcia jednego z więzadeł w stawie kolanowym i będzie musiał pauzować przez 2 tygodnie. Fernando Santos powołał na miejsce Bereszyńskiego Tymoteusza Puchacza z Panathinaikosu Ateny, a wcześniej za Piątkowskiego Bartosza Salamona z Lecha Poznań. Urazu na treningu doznał także pomocnik Kacper Kozłowski, tak więc portugalski szkoleniowiec przed debiutem w roli selekcjonera reprezentacji Polski ma sporo zmartwień, o czym mówi były kadrowicz, znakomity bramkarz, a obecnie prezes Górnika Zabrze Adam Matysek. To jest poważny problem, dlatego nie zazdroszczę trenerowi, ale myślę, że jest na tyle cwanym lisem i na tyle doświadczenia ma, że z tego co powołał, z tego co dowoła, może z tego coś powstać, aczkolwiek to też jest proces i to będzie prawdopodobnie całkiem nowa drużyna. Mecz z Czechami w piątek w Pradze, a 3 dni później na Stadionie Narodowym w Warszawie podejmiemy Albanię. Oba spotkania rozpoczną się o 20:45. Transmisję na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. W piłkarskiej Ekstraklasie w trakcie przerwy na mecze narodowej kadry trwają wiosenne przetasowania. Hiszpan Dawid Badia został trenerem piłkarzy Lechii Gdańsk. Zastąpił zwolnionego wczoraj przez klub Marcina Kaczmarka. Lechia jest zagrożona spadkiem, zajmuje przedostatnie 17. miejsce w tabeli z dorobkiem 25 punktów. Gdańszczanie tracą 3 punkty do bezpiecznej 15 pozycji. Włoch Giulio Ciccone wygrał drugi etap kolarskiego wyścigu dookoła Katalonii. Na finiszu w stacji narciarskiej Vajter wyprzedził Słoweńca Primoża Roglicza i Belga Remco Evenepoela. Rafał Majka zajął 73. miejsce, a Łukasz Owsian był 121. Roglicz pozostaje liderem generalnej klasyfikacji, ma 6 sekund przewagi nad Evenepoelem i Ciccone. Zakończenie wyścigu w niedzielę w Barcelonie, a ponownie o sporcie już za godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A teraz 25 minut do godziny 8. 24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gościem Polskiego Radia 24 jest Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny. Witam Pana redaktora i w nawiązaniu jednym zdaniem do serwisu sportowego ja muszę powiedzieć, że ja dostaję trochę gęsiej skórki. Jeden z poprzednich selekcjonerów, słynny w najgorszym tego słowa znaczeniu były portugalski selekcjoner, czyli Sousa, zrezygnował z Glika, znowu nie ma Glika, same kontuzje w obronie. Ja bym się tak modlił, żeby każdy kolejny selekcjoner jednak nie rezygnował na początku z Glika, bo to się źle kończy. Ja wiem, że Glik ma swój wiek, ale on jest jak wino. Im starszy, tym lepszy. Ja też jestem akurat zwolennikiem Glika, chociaż pamiętamy, że jednak Kazimierz Górski kiedyś postawił na młodego Żmudę. Znaczy pamiętamy, to było już tak, że ja tego nie pamiętam, ale później o tym czytałem. Się okazało strzałem w dziesiątkę. Może znowu na kogoś się postawi takiego, wszystko się super, nowym Glikiem okaże. Bym powiedział, poziom ryzyka jest, jak uczą doświadczenia, akurat w przypadku Glika znaczny, nikomu się to nie udało. Obyśmy się pomylili, żeby się obecnemu selekcjonerowi udało, z którym miałem przyjemność możliwości rozmowy na meczu Widzewa w Łodzi, kiedy przyjechał oglądać zawodników Ekstraklasy. Miał taką minę jak na innych zdjęciach, kiedy oglądał mecze Ekstraklasy, bo z miny wynikało, że nie tego się spodziewał. A czy bym powiedział, wynik mnie osobiście z pewnych względów nie satysfakcjonował, ale muszę powiedzieć, że Polska Liga robi się ciekawsza, mecze Widzewa są zawsze emocjonujące, większość bramek to końcówka meczy, więc na stadionie Widzewa nikt nie wychodzi do 96 minuty meczu. No i panie senatorze, wracając do poważnych rzeczy, Władimir Putin jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał w Hadze. No ale wiele osób zadaje sobie pytanie, no dobrze, pięknie, ładny symbol, czy może jednak coś więcej? Bo ja chciałbym wierzyć w to, co powiedział rzecznik niemieckiego MSZ, który powiedział, że gdyby Władimir Putin wylądował dzisiaj w Niemczech, to zostałby aresztowany. Chciałbym bardzo w to wierzyć, ale jakoś nie wierzę. Panie doktorze, ja wierzę, że to jest nie tylko symbol. Od momentu przedstawienia zarzutów Karadziczowi, rzeźnikowi z Bałkanów, do jego skazania upłynęło 24 lata. Tylko ja tu wtrącę, że Karadzicz był reprezentantem małego państwa, a o Trybunale w Hadze trochę tak złośliwie mówiono, że to jest Trybunał ustanowiony przez wielkich, żeby ścigać tych małych. A panie doktorze, pan sobie wyobraża sytuację, że demokratyczne państwo, czy to będą, nie wiem, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, czy jakiekolwiek inne państwo, a niech się wydarzy coś takiego jak awaria samolotu i obowiązek lądowania ze względów bezpieczeństwa, że demokratyczne państwo nie zatrzymałoby Putina i nie przedstawiło mu zarzutów, samo by się wykluczyło w pewien sposób, oczywiście symboliczny, ze wspólnoty międzynarodowej. Zapewniam pana, że dla Władimira Putina ta informacja, że jest oficjalnie ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny, to była najgorsza możliwa wiadomość, która do niego trafiła. Tak, w sferze symbolicznej, ale w wielu państwach na świecie on jest traktowany już w tym momencie w wymiarze prawa międzynarodowego jako parias. Międzynarodowy Trybunał Karny, w zasadzie statuty rzymskie, ratyfikowało 123 państwa. W tych państwach on już się formalnie nie może pojawić. Tak zwany immunitet międzynarodowy, który przynależy mu jako do głowy państwa. Dzisiaj decyzją MTK w tym zakresie, przy tych zarzutach, my oczywiście jeszcze nie znamy szczegółów, bo one nie są ogłoszone w pełni. Dzisiaj one już obowiązują. Pewna procedura została uruchomiona i mogę tylko jedną rzecz powiedzieć. Mam taką odrobinę własnej satysfakcji, bo kiedy pierwszy raz ponad rok temu byłem na Ukrainie, zaraz po wybuchu wojny, miałem tam spotkania i z prokuratorem generalnym Ukrainy i z ministrem sprawiedliwości Denisem Maluśką, to sam wskazywałem, że z tych zbrodni, które są opisane, czy to w kontekście katalogu katalogu definicji zbrodni wojennych, ludobójstwa, to ten zarzut dotyczący wywózki dzieci, bo wtedy pierwsze takie informacje się pojawiały, wydawało się, że formalnie jest, bym powiedział, łatwiej do udokumentowania i udowodnienia niż w innych przypadkach. My mamy taką międzyparlamentarną grupę parlamentarzystów z wielu państw Unii Europejskiej, która wspiera na różnych forach Ukrainę i nad tym scenariuszem w sensie prawnej pewnej analizy tworzenia otoczenia międzynarodowego pracowaliśmy już wcześniej. Zresztą trudno w takie sprawy się nie zaangażować, bo do końca życia nie zapomnę swojej wizyty na masowych grobach w Buczy, tego co zobaczyłem w Borodiance czy w Hostomelu. Te obrazy ze mną pozostaną do końca życia i mogę tylko jedną rzecz powiedzieć, że z punktu widzenia całej ludzkości, pewnych wartości, które nam są bliskie, tak chciałbym zobaczyć Putina na ławie oskarżonych w Hadze, bo to by był czytelny sygnał dla satrapów, dyktatorów, morderców, tych, którzy nie wahają się odbierać ludziom życia, wydawać zgody, bo nie mówimy w przypadku przywódców oczywiście o tak zwanym sprawstwie bezpośrednim, żeby na przyszłość 2 razy się zastanowili, zanim takie decyzje podejmą. No, aby to się ziściło. I tu o 2 rzeczy chciałem zapytać. Mówi pan, że to było najłatwiejsze do udokumentowania kwestie tych porwania i wywózek dzieci ukraińskich, które są poddawane tam rusyfikacji, adopcjom. I... Ale powiem dlaczego. Pamięta pan rozmowę z rzecznikiem dla wielu takich słuchaczy, którzy na co dzień to obserwują, to może być nawet szokujące, bo przecież ten ogrom zbrodni, który tam jest, wydawałby się łatwy do udokumentowania, ale tylko w tym symboliczną rzeczą, bym powiedział, ale to jest oczywiście dzisiaj w wymiarze prawnym warstwa już dokumentacyjna. Ja już pomijam, bo mam na przykład stały kontakt z kilkoma organizacjami ukraińskimi, które jeżdżą, robią zdjęcia, dokumentują zbrodnie. Ale bym powiedział, czasami przemawiają obrazy w sposób szczególny. Kiedy zobaczyłem w telewizji tą migawkę, tą rozmowę Putina z rzeczniczką praw dziecka, która sama się przyznaje do tego, że ona w tym procederze rzeczniczka rosyjska praw dziecka uczestniczy, bo ma u siebie w domu ukraińskie dziecko z Mariupola, to sobie pomyślałem, nie dla nas, bo polska opinia publiczna akurat w tych sprawach ma ogromną wrażliwość i cała klasa polityczna też w tej sprawie wydaje się zjednoczona, ale dla tej opinii publicznej w państwach demokratycznych, szczególnie na Zachodzie, nie mam żadnej wątpliwości, że ta rozmowa była symboliczna, bo co ona pokazywała? Że to jest zorganizowany proceder wywózki dzieci, uwaga, zaakceptowany, zaaprobowany, a tak naprawdę zorganizowany na szczytach władzy i symbolika rozmowy Putina z rzeczniczką praw dziecka, ja powtarzam tą ją formalną nazwę, bo to brzmi szczególnie ironicznie, by nie powiedzieć okrutnie w tej sytuacji. Ona zresztą jedną z takich dzieci adoptowała. To, co powiedziałem właśnie, to bym powiedział przemawia do wyobraźni. I panie senatorze, pytanie też, bo mówi pan o tym, że nie wyobraża sobie, żeby państwo, no gdyby doszło do awarii, czy gdzieś tam Putin się pojawił, lądował, nie dokonało takiego aresztowania, bo no jednak prawo obowiązuje. Pamiętam, że kiedy po 2014 roku objęto sankcjami już wiele osób z Rosji, Angela Merkel przyjęła na terenie Niemiec m.in. ministra Szojgu objętego sankcjami i także i kilka innych osób objętych sankcjami. I można powiedzieć, że Niemcy wtedy dały sygnał, że okej, dobra, jakieś tam sankcje są, ale nas to nie obowiązuje. Panie doktorze, inny kontekst, inny czas historyczny. W 2014 roku, mówię o tym z pewnym bólem, bo wtedy, no i oczywiście szczególnie w ostatnim roku często wyjeżdżam na Ukrainę, ale wtedy na Zachodzie trochę, na czym boleje, panowała taka opinia, no zobaczcie, ale przecież Ukraińcy sami tego chcieli. Nie wiem, czy pan pamięta taką symbolikę, bym powiedział, zmiany bandery na ukraińskich okrętach wojennych, które stacjonowały w Sewastopolu. I to oczywiście wyglądało źle. W takim sensie źle, że mieliśmy całą grupę wojskowych, formalnie wtedy jeszcze ukraińskich, którzy przechodzili na stronę rosyjską. I to dawało argument tym osobom w zachodnich kręgach opinii publicznej, które mówiły, żeby móc łamać prawo? że Rosja tego nie robiła. Przypominam te marionetkowe referenda na Krymie, ale ja wcale nie jestem pewny, czy tam wyniki jednak nie były takie, że wtedy, w 2014 roku, większość mieszkańców Krymu, niestety, mówię o tym ze smutkiem, ale wtedy się mogła opowiadać. A to, panie senatorze, to nie ma żadnego znaczenia, bo jeżeli obowiązuje układ o niezmienności granic, to Niemcy z tego powodu nie mogą sobie bimbać na sankcje, które same aprobują. Ja nie tłumaczę władz niemieckich. Ja tylko mówię, że każde władze działają w określonym otoczeniu, a wtedy tamto otoczenie, ten wizerunek tego konfliktu był całkiem inny. My w Polsce nie mieliśmy żadnej wątpliwości. Bym powiedział, my mamy swoją wrażliwość, my wiemy, co się wydarzyło w Gruzji. Ja nie zapomnę, bo bym powiedział, ja często jeździłem na wschód jeszcze jako prezes Najwyższej Izby Kontroli. Zresztą prezydent Ukrainy odznaczył mnie odznaczeniem Jarosława Mądrego właśnie za szkolenia, za przygotowanie Ukrainy w tej na przykład dla niej niezwykle ważnej drodze wstąpienia do Unii Europejskiej. Bo dla nas, dla Polski, dla całej Europy jedynym rzeczywistym zabezpieczeniem naszego bezpieczeństwa jest to, że docelowo Ukraina będzie zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Pakcie Północnoatlantyckim. Bo nasze nadzieje, że Rosja się zmieni, moim zdaniem są nadziejami, już sobie możemy powiedzieć po tych latach, płonnymi. W Rosji zwyciężył jeden kierunek, chęć odnowienia imperium, gdzie by nie szukać jego źródeł, czy w Związku Radzieckim, czy w Imperium Romanowów, i nie sądzimy, że to się zmieni. To się może zmienić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Rosja nie będzie miała szansy realizowania swojego scenariusza. Tak, my mieliśmy rację. To Polska miała rację od początku, wskazując na to, że Rosja stanowi zagrożenie. Nie teraz, bo teraz już opinia publiczna i władze na Zachodzie są z nami, z oporami, czasami z opóźnieniem, ale bym powiedział, wszyscy podpisują się pod tym stanowiskiem, że Rosja to agresor i trzeba zrobić wszystko, żeby przegrał. My to wiedzieliśmy w 2014, my to wiedzieliśmy w roku 2008. Ja nie zapomnę swoich rozmów z Gruzinami, kiedy jeździłem do Gruzji właśnie jako prezes NIK-u, składałem kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym Lecha Kaczyńskiego. Oni wszyscy wtedy to mówili, że dziękują Polakom za to, że nasze stanowisko w tej sprawie zawsze było zero-jedynkowe. I ja mogę tylko powiedzieć, że dobrze, że dożyliśmy takich czasów, że dzisiaj cała Europa demokratycznego świata w tej sprawie jest zgodna, że Rosja to jest nieedukowalny recydywista. Rosja to jest agresor na prochach, któremu nic nie pomoże, bo on się będzie zachowywał cały czas jak pod wpływem międzynarodowych psychotropów, w którym Rosja ma poczucie, że może więcej. I dopiero fizyczny brak możliwości realizacji tej przemocy Rosję ograniczy. I na koniec, panie senatorze, została nam dosłownie minuta. Chciałem dopytać, bo rozmawia pan w Radzie Europy z różnymi parlamentarzystami. Chodzi mi o parlamentarzystów głównie z Niemiec, Francji i Węgier, co tu dużo ukrywać. To są kraje, które wskazałbym jako pierwsze, które byłyby w stanie zablokować rozszerzenie Unii Europejskiej i NATO o Ukrainę. Panie doktorze, ja tu jedno sprostowanie. Na ile to się zmieniło? Ja nie reprezentuję parlamentu w Radzie Europy. My mieliśmy powołaną specjalną, międzyparlamentarną grupę. Tutaj z ramienia Polski w sposób szczególny w tą inicjatywę był zaangażowany wicemarszałek Senatu, marszałek Kamiński. Co do konkretnych decyzji na poziomie Rady Europy... Ale ja mówię o klimacie wśród tych polityków, z którymi pan rozmawia. Czy bym powiedział, dla mnie było satysfakcją, że w tej międzyparlamentarnej grupie, w skład której wchodzę, są przedstawiciele parlamentów z takich państw jak Austria. Podaję nie przypadkiem dokładnie przykład austriacki, bo do tej pory tam był klimat fatalny i bym powiedział, to obejmowało różne środowiska polityczne austriackie. Tak, oni tak trochę zachowali za plecami Niemiec i Francji. Sprawy rosyjskiej. Rosja tam miała prawie we wszystkich środowiskach politycznych. Kiedy dzisiaj, kiedy sobie rozmawialiśmy w gronie właśnie parlamentarzystów poszczególnych państw, Austriaczka wręcz proponowała pewne zaostrzenie zapisów w stanowisku, które w zeszłym roku przyjmowaliśmy, to dla mnie był to taki symboliczny moment i on pokazuje nam, w jakim innym punkcie jesteśmy niż byliśmy w przeszłości. I mogę tylko powiedzieć jedną rzecz. Dla nas, dla Polaków, dla państwa, które jest tak, a nie inaczej położone i czy tego chcemy, czy nie, graniczymy już z Rosją, a faktycznie ta granica w kontekście tego, co się dzieje na Białorusi, faktyczna granica z Rosją de facto się tylko zwiększa. Takie zero-jedynkowe nastawienie opinii publicznej, co ma wpływ na władzę, bym powiedział, to jest dobry moment historyczny, bo on nam daje jednak większe poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Dziękuję uprzejmie. Gościem Polskiego Radia 24 był Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny. Dziękuję bardzo. Ogłoszenie społeczne. Chcą Ci postawić maszt telefonii komórkowej koło domu? Zlikwidować transport publiczny? Wyciąć drzewa? Reaguj, walcz, stawiaj opór. Jeśli działasz w organizacji społecznej, podpowiemy Ci, jak skutecznie walczyć o swoje prawa. Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich oferuje bezpłatne szkolenia i pomoc ekspertów. Szczegóły na stronie akademia.instytutsprawobywatelskich.pl. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24, a gościem Polskiego Radia 24 jest profesor Maciej Drzonek, Uniwersytet Szczeciński. Witam. Dzień dobry, kłaniam się. Panie profesorze, i zacznę od sprawy, która dziś ma zostać ogłoszona. Ma zostać ogłoszone porozumienie między Polską a Izraelem w sprawie wycieczek młodzieży szkolnej i studenckiej do Polski związanych z miejscami pamięci. Pamiętamy, tak mówiąc w skrócie, że doszło do przerwania tego, bo no, te wycieczki odbywały się w takiej atmosferze ochrony, która była pod bronią. Budowało się takie wrażenie, że to na każdym kroku jest dla tej młodzieży niebezpiecznie, że można stracić życie i zdrowie. No i polska strona doszła do wniosku, że no, jeżeli to ma być taki obraz Polski sprzedawany i budowany w oczach młodzieży, to lepiej, żeby w ogóle żadnego obrazu nie budować podczas takich wycieczek i jak będą chcieli, to przylecą jako turyści. Pytanie, co w tej sytuacji może być dobrym wyjściem dla Polski i czego pan się spodziewa? No i pan, tutaj trzeba by dodać do tego, co pan redaktor powiedział, że to nie tylko chodziło o to, że te wycieczki były chronione pod bronią, tylko ci ochroniarze u nas w Polsce chodzili z długą bronią, ochraniając czy zapewniając ochronę tej młodzieży, która przyjeżdżała między innymi do obozu w Auschwitz. I to rzeczywiście robiło takie wrażenie, przynajmniej dla tych młodych ludzi, którzy tutaj byli. I oni byli no, totalnie wyizolowani, to znaczy przemieszczali się tylko w jakichś konwojach, w odrębnych miejscach, nocowali i tak dalej. Tak, dodajmy może właśnie, bo tego słuchacze mogą nie wiedzieć, że to nie było tak, że przyjeżdżali i odbywały się jakieś spotkania z młodzieżą polską, ale nie odbywały się. Nie, no właśnie oni byli totalnie wyizolowani, po pierwsze, a po drugie ta ich izolacja miała służyć no, jakby bezpieczeństwu. A to bezpieczeństwo zapewniano chodząc po polskich ulicach z długą bronią automatyczną, więc to sprawiało wrażenie, jakoby w Polsce no, wszyscy Polacy, czy znacząca część Polaków tylko czeka na to, żeby rzucić kamieniem albo jeszcze coś gorszego zrobić wobec obywatela Izraela. Co jest rzeczą absolutnie nieprawdziwą, bo jeśli popatrzymy na statystyki ataków z przyczyn religijnych na wyznawców religii mojżeszowej, no to one są bardzo wysokie, ale na przykład w Niemczech. I to w Niemczech stoją patrole policji pod każdą synagogą, a nie w Polsce. W związku z tym rząd polski no, podjął decyzję, zaproponował Izraelowi rzecz racjonalną. No, my was tu zapraszamy, ale no, przestańcie stwarzać pewną fikcję, że tutaj jest jakieś szczególne zagrożenie. Bo dodajmy, że oczywiście te wycieczki młodzieży izraelskiej, jeśli przyjeżdżają do Europy, to oczywiście nie tylko do Polski przyjeżdżają, także do innych krajów, natomiast tam, no mówiąc tak metaforycznie, tą broń długą, te karabiny ci ochroniarze zostawiali w bagażnikach samochodów i nie obnosili się z nią. Więc rząd Izraela oczywiście podjął decyzję, o jakiej pan już wspomniał, że stwierdził, że to nie będzie wycieczek. No to rząd polski podjął taką decyzję, kolokwialnie mówiąc, no to łaski bez. Jak chcecie, to przyjeżdżajcie, ale na normalnych zasadach, ale bez tej broni. No i teraz pytanie, wie pan, no jeśli pan pyta o oczekiwania, ja nie mam żadnych oczekiwań poza tym, żeby zadbać o polski interes i żeby młodzież izraelska oczywiście mogła tu przyjeżdżać, bo Polska jest otwartym krajem dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć, zwłaszcza dla tych, którzy chcą zobaczyć, jak wielkie barbarzyństwo Niemcy poczynili na terytorium Rzeczypospolitej. Jeśli ktoś chce się przekonać, to oczywiście powinien się przekonać i przyjechać i to zobaczyć. Więc dla mnie trochę zastanawiające jest to, że wczoraj ogłoszono informację, oficjalnie podano informację, Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, że dzisiaj ma być podpisana umowa na temat właśnie wizyt tej młodzieży. Natomiast nie podano żadnych szczegółów. Mam nadzieję, że ta umowa będzie oparta na zasadzie wzajemności. Tu Łukasz Jasina, będący gościem dziś Polskiego Radia 24, powiedział, że szczegóły zostaną podane dziś bodajże o 15. No, z drugiej strony jednak, tak sobie pomyślałem, dlaczego jest taka cisza na temat szczegółów tych zapisów. No, tu pierwsze skojarzenie oczywiście może być, no bo jest coś niekorzystnego dla Polski, ale z drugiej strony ja bym to też poczynił w interpretacji również możliwą, co najmniej tak samo, iż no, w przypadku relacji z Izraelem trzeba dmuchać na zimne. To znaczy widzieliśmy już wiele razy, że dopóki panowie się nie spotkają, dopóki nie podpiszą, to lepiej o niczym nie mówić, bo tutaj strona izraelska zachowuje się czasami dosyć nieprzewidywalnie. No tak, rzeczywiście ta scena polityczna w Izraelu, to wszyscy ci, którzy mają pretensje do polskich polityków, mogą nabrać sympatii do polskiej polityki, kiedy by tak przeanalizowali, co się w Izraelu na scenie politycznej dzieje, jaki poziom histerii tam jest osiągany nieraz. I panie profesorze, i pytanie też o inną rzecz, która no jest dla mnie, muszę przyznać, już któregoś politologa o to pytam, ale ona się pojawia w kolejnych konfiguracjach. Fetysz jednej listy opozycji. Teraz ten fetysz wraca znowu niespodziewanie, dosyć nawet dla wielu polityków na opozycji. Zaraz po pierwszych badaniach, które były badaniami no, po tej sprawie dotyczącej ataku na Jana Pawła II i oskarżania go o różne rzeczy przez stację TVN. No i nie wiem, czy to Michał Szułżyński z Rzeczpospolitej nie trafił trochę w sedno, pisząc, że dyskusja o jednej liście jest w pewnym sensie kreatywną księgowością mającą ukryć trudny dla opozycji bilans strat po tym, co się stało. Na ile pańskim zdaniem to może być prawda? No niewątpliwie to wzniecenie tej dyskusji dotyczącej rzekomych jakichś zachowań niestandardowych kardynała Karola Wojtyły, bez kontekstu tego, co jako i kardynał Wojtyła, i jako Jan Paweł II zrobił dla Polski i dla świata, no jest po prostu strzałem w stopę przez tych, którzy to poczynili, i myślę, że nawet jeśli ktoś miał jakieś szczere zamiary, że chciał dążyć do prawdy i tak dalej, no to nawet jak się dąży do prawdy, to trzeba brać pod uwagę, jakie konsekwencje mogą być dążenia dla prawdy dla otoczenia. I trzeba tutaj to wszystko zmierzyć. I myślę, że ta strona, która jest opozycyjnie nastawiona względem rządzących, nie spodziewała się, że to może poczynić również tak duże straty wizerunkowe dla partii opozycyjnych, które tutaj nie zajęły jasnego stanowiska, zamilkły przez pewien czas. No, zwłaszcza szef Platformy Obywatelskiej milczał przez dłuższy czas, a potem zaczął, no, tak jak zwykle on w sposób bardzo dwuznaczny i wielointerpretacyjny się wypowiadać. Natomiast jedna lista, to wielokrotnie o tym już wspominaliśmy, no ona jest w interesie zawsze najsilniejszego podmiotu. Natomiast te mniejsze podmioty mają tylko taki interes, mają tylko interes wówczas, jeśli dzięki jednej liście ktokolwiek z małego podmiotu dostanie się do Sejmu, a bez wielkiej listy jednej nikt się nie dostanie z małych podmiotów. Tylko taki interes mają. Dopóty będą pod kreską małe podmioty, to moim zdaniem one interesów w tym nie mają, bo jest mniej możliwości zagrania i mniej możliwości dla także personalnej różnorodności tych małych podmiotów. Bo proszę pamiętać, że na liście jest ograniczona liczba miejsc. I nieważne, czy tą listę tworzy 5 podmiotów, czy 1 podmiot, to jest zawsze dokładnie taka sama, według zasad PKW, liczba miejsc dostępnych. A zatem im więcej podmiotów tworzy listę, tym mniejsza reprezentacja poszczególnych podmiotów na tej liście. Dziękuję uprzejmie. Gościem Polskiego Radia 24 był profesor Maciej Drzonek, Uniwersytet Szczeciński. Dziękuję, kłaniam się. Reklama. Trwa poranek Polskiego Radia 24, a przed nami dwie polityczne strony. Po godzinie 8 będą Anna Paluch, Prawo i Sprawiedliwość, Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Ta rozmowa także w wersji wideo na polskieradio24.pl. Polecamy się serdecznie. Teraz czas na informacje dnia, bo właśnie minęła godzina 8. W Warszawie za chwilę początek spotkania premierów Polski i Japonii. Fumio Kishida będzie rozmawiał też z prezydentem Andrzejem Dudą. W stolicy spotkają się także szefowie dyplomacji Polski i Izraela, którzy prawdopodobnie podpiszą porozumienie o wznowieniu wycieczek izraelskiej młodzieży do naszego kraju. 16 irańskich dronów wysłanych przez Rosjan zniszczyła w nocy ukraińska armia. Rafał Boguta, zapraszam. W Warszawie powinno rozpoczynać się spotkanie premierów Polski i Japonii. Mateusz Morawiecki i Fumio Kishida mają rozmawiać o dalszym wsparciu Ukrainy, a także sytuacji w naszym regionie i pogłębieniu polsko-japońskiej współpracy. Szef japońskiego rządu przyjechał do Polski tuż po swojej niespodziewanej wczorajszej wizycie na Ukrainie. A krótko po godzinie 8:30 zaplanowane są wspólne oświadczenia obu premierów. Będziemy je transmitować w Polskim Radiu 24. Następnie Fumio Kishida ma pojechać do Pałacu Prezydenckiego na zaplanowane na godzinę 9:00 spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Ta rozmowa ma z kolei dotyczyć poza sytuacją bezpieczeństwa w regionie także współpracy gospodarczej i technologicznej. Dziś może zostać podpisane gotowe już porozumienie w sprawie wznowienia wycieczek izraelskiej młodzieży do Polski, poinformował nasz pierwszy poranny gość, rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Do Polski z kilkugodzinną wizytą przybywa dziś szef izraelskiej dyplomacji Eli Cohen. Łukasz Jasina wskazał, że wizyta poprzedzi kwietniowe obchody rocznicy powstania w getcie warszawskim. Będzie to pierwsza wizyta od bardzo dawna, od szczytu w sprawie Iranu w roku 2019, kiedy przyjeżdżał premier Netanyahu. I być może panowie ministrowie to porozumienie podpiszą, ale to jeszcze zobaczymy. Natomiast na pewno zostaną przeprowadzone rozmowy pomiędzy obydwoma ministrami, później delegacjami, później pan minister Cohen odwiedzi również Muzeum Polin, złoży kwiaty pod pomnikiem bohaterów getta, bo ta wizyta jest też wstępem do wizyty prezydenta Herzoga w kwietniu z okazji 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Przypomnę, że trwający niemal rok spór dotyczył uzbrojonych izraelskich ochroniarzy towarzyszących młodym ludziom z Izraela podczas wycieczek do Polski. Wyjazdy młodzieży do Polski, Niemiec czy Austrii są dla Izraela jednym z najważniejszych elementów nauczania o Holokauście. Co roku do Polski w ramach takiego właśnie programu przyjeżdżało około 40 000 młodych Izraelczyków. W nocy ukraińska armia zniszczyła 16 irańskich dronów wysłanych przez Rosjan, informuje Sztab Generalny Ukrainy. W najnowszym raporcie czytamy, że tej nocy Rosjanie przeprowadzili kolejny zmasowany atak z wykorzystaniem irańskich dronów typu Shahid 136. Ukraińcy zestrzelili większość maszyn, 16 z 21. Nie ma informacji o ofiarach, które ucierpiały na skutek tego ataku, ani o zniszczeniach infrastruktury. Zagrożenie ostrzałem w ocenie ukraińskiego dowództwa utrzymuje się na terenie całego kraju. Ostatniej doby rosyjskie wojska przeprowadziły 10 ostrzałów rakietowych i 32 naloty. Ponadto 90 razy strzelały z wyrzutni rakietowych, bombardując także obiekty cywilne. Najcięższe walki nadal toczą się w Donbasie. Obrońcy Ukrainy prowadzą kontrofensywę. Pierwszy amerykański garnizon Armii Stanów Zjednoczonych rozpoczął działalność w Polsce. Na terenie Camp Kościuszko w Poznaniu odbyła się wczoraj uroczystość przekazania dowodzenia i prezentacji barw nowej amerykańskiej jednostki. Szef MON Mariusz Błaszczak podkreślał, że Polska docenia stałą obecność wojsk amerykańskich. Szczególnie doceniamy to w sytuacji, w jakiej znalazła się Europa, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, kiedy Rosja próbuje odbudować imperium. Bardzo ważne jest to, żeby świat zachodni był zjednoczony. W podobnym tonie wypowiadał się ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński, który powiedział, że stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce pokazuje jedność obu krajów w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. To znak, że zamierzamy tu pozostać, że Stany Zjednoczone są oddane Polsce i sojuszowi NATO, że jesteśmy zjednoczeni w obliczu rosyjskiej agresji. A garnizon US Army ma składać się z 13 wojskowych i 140 pracowników cywilnych. Będzie 8. garnizonem amerykańskich wojsk lądowych w Europie. Dodam, że za około pół godziny z kolei wicepremier Błaszczak zainauguruje w Warszawie 3. edycję projektu Trenuj z Wojskiem pod hasłem Trenuj z Wojskiem wiosna-lato. Radosław Sikorski ma przeprosić Jarosława Kaczyńskiego za wpis na Twitterze, w którym stwierdził, że prezydent Lech Kaczyński, i tu cytat, walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że europoseł Platformy Obywatelskiej naruszył tym dobra osobiste w postaci kultu pamięci osoby zmarłej. Wicerzecznik PiS Urszula Rusecka powiedziała Polskiemu Radiu, że nie można publicznie rzucać oskarżeń. Nie można tak się zachowywać i rzucać słów na wiatr jak Radosław Sikorski i nie można sobie pozwalać na rzucanie w przestrzeń medialną oskarżeń, uderzać w dobre imię świętej pamięci prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego. A europoseł PO zapowiedział, że będzie odwoływał się od wyroku sądu. Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda otworzył w Gdańsku wystawę pokazującą wspólną historię Związku i Pontyfikatu Papieża Polaka. Nie pozwolimy na szarganie dobrego imienia Jana Pawła II, mówił na konferencji prasowej. Piotr Duda dodał, że dla organizacji to fundament i najważniejszy element jej działania. Jesteśmy w mieście wolności i solidarności. Jakoś nie doczekałem się jeszcze, aby włodarze Gdańska zabrali głos w tej nikczemnej sprawie ataku na Ojca Świętego Jana Pawła II. Tak samo nie doczekałem się głosu pana Bazyla Kerskiego, dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności. Ale my jako Solidarność będziemy dawać świadectwo, bo to jest dla nas bardzo ważne. Wcześniej na budynku Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w Gdańsku pojawił się billboard w obronie dobrego imienia Jana Pawła II. Portal Polskie Radio 24.pl ustalił tymczasem, że jego trzykrotnie większy duplikat znajdzie się niebawem na budynku Związku w Warszawie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie ciepło, ale na ogół pochmurno i gdzieniegdzie ze słabymi opadami deszczu. Najwięcej słońca będzie na południowym wschodzie kraju, a termometry pokażą od 8-9 stopni na Suwalszczyźnie, 13 w centrum do 17 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. I taka to pogodowo będzie środa, 22 dzień marca. Potrwa 12 godzin i 21 minut. Słońce w Warszawie zajdzie 8 minut przed godziną 18. Imieniny obchodzą dzisiaj August, Kazimierz, Paweł, Bogusław i Katarzyna, a obchodzimy też Światowy Dzień Wody. O czym warto pamiętać, bo niby ostatnio często pada, ale już eksperci mówią, że może nam grozić susza. Poza tym Dzień Ochrony Bałtyku i Międzynarodowy Dzień Foki. Teraz czas na dwie polityczne strony. U nas, czyli 7 minut po godzinie 8. Dwie strony. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gośćmi Polskiego Radia 24 są Anna Paluch, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się Państwu. I Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu, witam panią poseł. No i szanowni państwo, chciałem zacząć od tematu lasów państwowych, bo trochę to jest w cieniu innych spraw, które stały się głośniejsze. Pani Anna Paluch jest, o ile pamiętam, z południowego wschodu Polski, więc tam lasów jest pod dostatkiem. No, a pan Paszyk, jak rozumiem, jak każdy w PSL-u ma temat w małym palcu, bo to trudno, żeby ludowcy nie mieli. Chciałem zapytać, bo mamy dwie sprzeczne narracje na ten temat. Jedna brzmi tak, że Unia Europejska wyciąga łapy po lasy państwowe i chce decydować, chociaż nie ma tego w jej kompetencjach. A druga narracja jest taka, że to Zbigniew Ziobro wyciąga łapy po lasy państwowe ze swoimi ludźmi. No i chciałem się zapytać państwa, bo jak rozumiem, tu też będzie przeciwstawna opinia, dlaczego to ta druga strona nie ma racji. Anna Paluch, Prawo i Sprawiedliwość. W oczywisty sposób Unia Europejska nie ma racji. Lasy państwowe czy nadzór nad lasami jest wyłączną kompetencją państwa członkowskiego. I tak jak Unia próbuje zawłaszczać kompetencje, które są przypisane państwu narodowemu, tak w tej chwili wyciąga rzeczywiście ręce po nasze lasy, a ja chcę podkreślić, że skoro stan polskich lasów jest tak dobry, to ktoś do dnia dzisiejszego ten dobry stan lasów utrzymał. To znaczy, że państwo narodowe, to znaczy, że lasy państwowe powołane w 1924 roku po odzyskaniu niepodległości potrafią właściwie gospodarzyć tym naszym skarbem narodowym. To jest około 30% powierzchni polskiej, bardzo duży areał, na którym lasy gospodarzą. I przypominam, że 100 lat temu lasy były potwornie zniszczone rabunkową gospodarką zaborców, wojną światową, która się przez nasze tereny przetapała. zaczęła i to Lasy Państwowe wdrożyły racjonalną gospodarkę, zrównoważoną gospodarkę lasami, która polega na tym, że wycina się połowę, 1/3 przyrostu, korzystamy z tego lasu, ale tego lasu cały czas przybywa, czyli to jest racjonalna, dobra gospodarka. Każdy Polak może wejść do lasu, może tam zbierać grzyby, jagody, odpoczywać i to jest taki sposób zarządzania lasami, który pozwala pozyskiwać surowiec leśny i wszystkie inne funkcje lasów utrzymać. Wodochronną, rekreacyjną, turystyczną, bioróżnorodności. Wszystkie funkcje lasu są utrzymane, a równocześnie pozyskujemy z tego surowiec drzewny i inne pożytki z lasu. I nie ma żadnego racjonalnego powodu, dla którego mielibyśmy pozwolić na to, żeby nam się Unia Europejska wtrącała w zarządzanie lasami. Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Halo? Nie wiem, czy poseł Paszyk mnie słyszy? Myślę, że Lasy Państwowe akurat jest tym, wokół czego my się zgadzamy, mimo wielu różnic z panią poseł czy z innymi środowiskami politycznymi. To jest dobro narodowe. Nie ma co do tego różnic. Musimy wszyscy dbać. To jest nasza odpowiedzialność. Żeby zachować te lasy kolejnym pokoleniom, naszym dzieciom, naszym wnukom, żeby one w takim kształcie, w jakim są. Co do tego zgoda. Ja nie jestem aż taki przewrażliwiony na to, co tu i ówdzie czasami się pojawia, że Unia Europejska czyha na te lasy. To są jakieś tam pomysły, które się wśród europejskich ekologów pojawiają. Nie ma absolutnie dzisiaj prac nad jakimikolwiek wiążącymi dokumentami, które miałyby zaingerować w to, co będzie się lasami działo. Wydaje mi się, że tu bardziej na potrzeby retoryki przedwyborczej będzie to elementem wielu wypowiedzi partii rządzącej. Jak wspominam historycznie, to te lasy nie zawsze w sposób uczciwy, pamiętam 2015 rok, gdzie PiS w sposób nieprawdziwy zarzucał nam prywatyzację lasów, żadnych dokumentów na to potwierdzeń, żadnych absolutnie nie było, natomiast prowadzono wtedy też jakieś akcje, zbiórki podpisów, straszono, że PSL i rząd sprywatyzują lasy, tak nie było. Dzisiaj uważam, panie redaktorze, że jest większy problem, o tym mówią przedsiębiorcy, którzy są oczywiście w Izbie Wysłuchnego. Panie pośle, mamy jakieś poważne kłopoty. Poważne kłopoty z połączeniem. Słyszymy co drugie słowo. Postaramy się jeszcze raz połączyć, a ja chciałem też zapytać o inny temat, w którym akurat to temacie państwo zapewne już tacy zgodni nie będą, bo dotyczy to wniosku właśnie PSL-u o odwołanie wicepremiera i ministra Kowalczyka, ministra rolnictwa. No i tu pojawiają się ze strony, rozumiem, PSL-u i ze strony opozycji takie zarzuty, że minister Kowalczyk zawiódł, jeżeli chodziło o delikatną sprawę przewozu zboża ukraińskiego i powinno to być rozwiązane inaczej, lepiej. Jest wściekłość podobno wśród rolników. No i pytanie do pani Anny Paluch z Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego ministra Kowalczyka będziecie chcieli bronić? To jest oczywisty powód. Minister Henryk Kowalczyk, pan wicepremier, w sposób dobry i kompetentny zarządza polskim rolnictwem. Przypominam, że polscy rolnicy, tak jak obiecywaliśmy w kampanii wyborczej, otrzymają w tej perspektywie dopłaty na poziomie europejskim. Dla gospodarstw poniżej 50 hektarów średnia dopłat będzie 102% średniej europejskiej. Jest uzgodniony Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej. Płyną pieniądze do rolnictwa. Minister stara się łagodzić wszystkie wstrząsy, które spadają na polskie rolnictwo. W ogóle nasza opozycja, nie mówię, że konkretnie PSL, bo PSL jest może nieco bardziej zrównoważony, ale opozycja zachowuje się tak, jakby wojny nie było, jakbyśmy żyli w kraju czy w świecie powszechnej szczęśliwości. Nie przyjmuje do wiadomości, że 300 kilometrów od nas trwa wojna. To jest wojna na wyniszczenie, bo Rosja jest krajem o ogromnych zasobach i usiłuje Ukrainę wyniszczyć, i pomoc Ukrainie, żeby ona mogła prowadzić tę wojnę, bo prowadzi ją w naszym interesie. Dopóki Ukraina się broni, my mamy czas na to, żeby zbroić naszą armię, żeby szkolić naszych żołnierzy, i to nasz interes, Polski, jest w tym, żeby Ukraina nie była pozbawiana dochodów, a jest to przecież kraj eksporter zboża. Oczywiście, że te wagony ze zbożem będą plombowane, że będzie lepiej to pilnowane, natomiast jak zwykle opozycja robi mnóstwo hałasu i stawia, że tak powiem, wniosek całkowicie nieuzasadniony, pozbawiony podstaw. Poseł Krzysztof Paszyk, PSL. Dlaczego PSL chce odwołania wicepremiera i ministra rolnictwa pana Kowalczyka, skoro, no, tak jak słyszał pan zapewne ze strony posłanki Paluch z Prawa i Sprawiedliwości, no, jest to dobry minister, a sytuacja jest jaka jest, a Ukrainę trzeba wspierać, nawet jeżeli nie zawsze wychodzi to w 100% idealnie, no to jest czas i możliwości korygowania błędów, które się popełnia. Spieszę z odpowiedzią, ale jednym zdaniem jeszcze, niestety przepraszam za techniczne problemy, które pozbawiły mnie skończyć swoją wypowiedź. Otóż dzisiaj nie jest problemem to, co Unia Europejska myśli o lasach. Problemem jest dzisiaj to, że rodzinni przedsiębiorcy, którzy produkują cenione w całym świecie meble, nie mają dostępu lub mają w ograniczonym stopniu dostęp do surowca drzewnego, ale jednocześnie za bardzo małe pieniądze pełne statki drzewa polskiego z polskich lasów wysyłamy do Chin. To jest problem, który dzisiaj przed rządem jest, przed władzami, przed przedsiębiorstwem. Lasy państwowe znacznie bardziej doniosły niż to, co w Unii tam niektórzy myślą o lasach. Jeśli chodzi o pana ministra Kowalczyka, wicepremiera Kowalczyka, to ja powtórzę tylko to, co rolnicy mówią na spotkaniach, jak przychodzą do mnie i do moich koleżanek i kolegów do biur. Mówią, obiecali nam podwojenie dopłat bezpośrednich, a jest mniej niż to, co PSL z Platformą wynegocjował. Trąbiliśmy od wielu miesięcy, że nie może ukraińskie zboże zalewać polskich elewatorów, polskich spichlerzy, bo będzie problem z rolnikami i z cenami. No nie doczekało się to. Konkretne projekty ustaw złożyliśmy jako PSL, Koalicja Polska, aby wprowadzić system kaucyjny. Jest komisarz Wojciechowski odpowiedzialny za rolnictwo w Unii Europejskiej. Powinien wspierać te rozwiązania, aby kaucja na granicy polsko-ukraińskiej dopiero była zwracana przedsiębiorcy, który wywozi zboże, jak ono opuści Polskę. Ukraina ma prawo to zboże wysyłać. Nikt nie ma tu żadnych przeciwko temu zastrzeżeń, tylko te zboże nie może rujnować naszego polskiego rynku. Wiele miesięcy o tym mówiliśmy, no zupełnie ignorancja. Ja się dzisiaj nie dziwię, że nastroje rolników są bardzo, bardzo złe. Ograniczenie stada trzody chlewnej, właściwie już prawie nie ma polskiej trzody chlewnej. No, jesteśmy wyrazicielem głosu rolników, więc stąd jest ten wniosek. No i pytanie też do państwa. Jeśli można, chciałabym się do tego odnieść. Anna Paluch, Prawo i Sprawiedliwość, tak. Oczywiście nie obiecywaliśmy podwojenia dopłat, tylko mówiliśmy jasno, że polscy rolnicy nie będą krzywdzeni, nie będą traktowani gorzej niż rolnicy Unii Europejskiej, i dokładnie tak jak obiecaliśmy, tak jest. Bo jeszcze raz to podkreślam, pan chyba mnie nie słyszał. Dla gospodarstw poniżej 50 hektarów dopłaty będą w wysokości 102% unijnej średniej. I tak jak obiecaliśmy, tak zrobiliśmy. A co do stada świń, to ja przypomnę panu posłowi, że mieliśmy do czynienia z walką z ASF-em i o ile w 2021 roku były w Polsce 124 ogniska ASF-u, to w ubiegłym roku już tylko 14, bo pomogła bioasekuracja, pomogły te wszystkie działania, które ministerstwo za pośrednictwem wszystkich podległych sobie instytucji wdrożyło i pomogła dobra, ciężka praca rolników. ASF żeśmy jakoś opanowali i teraz trzeba odbudować stada. I przypominam panu posłowi, że śmialiście się z tego, może nie wy, ale Platforma się śmiała, że jest Świnia Plus, bo 100 zł za prosiaka było na przełomie roku 21 i 22, teraz jest 80 zł za prosiaka. Dopłaty, które mają rolnikom pomóc w odbudowie stad, są na takim poziomie, że ta odbudowa stad następuje. Więc nie ma żadnych podstaw do tego, żebyście uderzali w ministra w tej chwili, ale zbójeckie prawo opozycji, żeby, że tak powiem, robić wnioski o Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pani poseł, czy pani pamięta, ile ogniska ASF-u było, jak przejmowaliście władzę? 3. To wy obniżaliście standardy bioasekuracji, dzięki czemu te stada bardzo szybko kolejne obejmowały choroby. To jest prawda. Na jesień 2015 roku, proszę dobrze sprawdzić, były 3 ogniska ASF-u. Mówimy o ogniskach w gospodarstwach. Natomiast no, ja bym pani poseł, za chwilkę, bo jak razem dwie osoby mówią, nic nie słychać, za chwilę oddam głos. Tak, podwojenie dopłat unijnych obiecywała pani premier Szydło, obiecało mnóstwo pani koleżanek i kolegów w kolejnych wyborach. Są to utrwalone wypowiedzi. Rolnicy bardzo dobrze to zapamiętali, bo na spotkaniach bardzo często ja o tym słyszymy, jak jeździmy po Polsce, że nam PiS obiecał podwojenie dopłat. To trąbiliście o tym na każdym spotkaniu, przy każdej okazji, jak szliście do wyborów. Zresztą z tym był właśnie zawsze problem, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, że na wybory obiecaliście rolnikom wszystko, co tylko można było obiecać, a potem z realizacją tego było gorzej. Dzisiaj po 8 latach rządów no jest niezwykła złość, rozgoryczenie, frustracja właśnie rolników. Czują się oszukani, czują się wyzyskani politycznie przez pani środowisko polityczne i tu jest sedno problemu. Anna Paluch, Prawo i Sprawiedliwość, proszę. Jeszcze raz, czasami się państwo bawicie w naszych rzeczników. Mówiliśmy jasno, że wysokość dopłat bezpośrednich zostanie wyrównana. Mamy w tej chwili 17 miliardów 200 milionów euro na dopłaty, czyli na filar pierwszy. Prawie 8 miliardów euro, oczywiście z dopłatą krajową 3 miliardy na drugi filar polityki rolnej, czyli na inwestycje na wsi, i takich pieniędzy polska wieś jeszcze nie oglądała. Mamy wsparcie w dopłaty do ubezpieczeń upraw, mamy wsparcie w rozbudowę odnawialnych źródeł energii na wsi, bo rolnik też potrzebuje tej energii nawet więcej niż mieszczuchy, więc wszystkie programy, które mają wspomóc i unowocześnić polskie rolnictwo, są wdrażane energicznie, kompetentnie, skutecznie, więc naprawdę przemawia przez was po prostu duch opozycji, która po prostu zawsze musi składać wnioski o wotum nieufności, bez względu na to, czy jest, czy nie jest do tego powód. A przypominam, że w takich krajach to, że było kilka ognisk w 2015 roku, no właśnie w poprzedniej kadencji, czyli w latach naszego rządu, po prostu te ogniska się rozwijały i trzeba było, że tak powiem, skutecznych działań. Przypominam, jakie były krzyki, wrzaski, kiedyś my pracowali nad tym, żeby strzelać dziki, żeby nie roznosiły tej choroby. Ile było krzyków na opozycji, że tutaj lochy ciężarne mordujemy. Więc po prostu proszę tak wziąć rzeczy, jak to mówił Aleksander Fredro, znaj proporcją mocium, panie. Krzysztof Paszyk, PSL. Najlepiej, myślę, bo tu o słowach dużo pani poseł mówiła, najlepsze są słowa ministra Ardanowskiego, który powtórzył rzekomo coś, co powiedział prezes Kaczyński, że chłopi są pazerni, da im się przed wyborami parę złotych i tak na nas zagłosują. To jest słynna wypowiedź, którą potwierdził były minister rolnictwa w rządzie PiS, pan minister Ardanowski. To myślę, że też dużo mówi o nastawieniu PiS-u do rolników. Natomiast pani poseł, no nie zgodzę się z tym, co pani mówi a propos ASF-u. Faktycznie to do jednego między nami zgoda, że ta choroba spustoszyła polskie rolnictwo. Natomiast ja pamiętam, jak jeszcze byliście w opozycji, końcówka roku 2014, rok 2015, jak wtedy zarzucaliście naszemu ministrowi rolnictwa, że po co takie restrykcyjne wymogi, po co bioasekuracja, że na wschodzie, na Podlasiu my się znęcamy nad rolnikami. No właśnie my wprowadzaliśmy standardy, które wy potem znieśliście, jak przyszliście do władzy, bo chcieliście zyskać przywilej skutecznych, którzy przyszli na pomoc rolnikom i tak naprawdę ASF się rozlał wraz z waszą władzą, wraz z tym, jak przyszliście do władzy. Tak jak powiedziałem, z 3 ognisk do kilkuset. To jest też odpowiedzialność polityczna, z której dzisiaj trzeba się rozliczyć wobec rolników. No i szanowni państwo... Nie znam tej wypowiedzi pana posła Ardanowskiego. Nie znam tej wypowiedzi pana posła Ardanowskiego, trudno mi ją komentować, ale często się zdarza tak, że wkładacie w usta naszych polityków jakieś wydumane sformułowania. To jest potwierdzona wypowiedź przez pana Gautora. Więc panie pośle, zechce pan mnie przerywać. Jest to po prostu całkowicie nieuprawnione. Walka z ASF, mówię jeszcze raz, z chorobą, z którą się zmagają rolnicy w całej Europie, nie była rzeczą łatwą. Udało się rządowi zrobić tą bioasekurację, udało się wspomóc rolników. Ograniczyliśmy ASF, skończyła się, że tak powiem, skończył się powód do bicia piany, a państwo i tak składacie wnioski. No mówię, zbójeckie prawo opozycji. Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja myślę, że dzisiaj potencjał polskiego rolnictwa wymaga wsparcia, wymaga odnowienia. Potrzeba nowych, konstruktywnych rozwiązań. My mamy kilka pomysłów. Pierwszym, z którym na pewno pójdziemy do najbliższych wyborów, to jest Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych. To jest nasz pomysł. Dziwimy się, dlaczego przez tyle lat, mimo dobrej kondycji budżetowej, jak pan premier ostatnio Morawiecki powiedział, nie ma trochę pieniędzy na to, aby ten fundusz uruchomić. To jest takie rozwiązanie, które działa w wielu rolniczych krajach europejskich. Chodzi o to, żeby na wypadek klęsk żywiołowych, które bardzo często dzisiaj dotykają Polskę, chodzi o to, aby w sytuacji właśnie chorób, ASF, grypa ptaków, to też dotyka wiele towarowych, dobrych gospodarstw rolnych, które inwestują w każdy tak zwany rzut. Rolnicy wiedzą, rzut drobiu, rzut trzody. To jest czasami obracanie milionami złotych po to, żeby trochę zysku z tego było. Wreszcie na wypadek dekoniunktury na rynku właśnie była możliwość wyrównywania dochodów rolniczych, ratowania tych towarowych gospodarstw, bo dzisiaj siłą polskiego rolnictwa są właśnie duże towarowe gospodarstwa rolne, które czują się zawiedzione, bo bardzo rzadko się o nich mówi. Te kryteria chociażby przy pomocy, przy łagodzeniu skutków wzrostu cen nawozów, one były krzywdzące dla dużych gospodarstw rolnych. One się nie łapały w efektywny sposób na pomoc, więc z pewnością będziemy tego typu rozwiązania wdrażać i z nimi pójdziemy do wyborów, bo trzeba też pozytywnie stwarzać dobre warunki do gospodarowania. Rolnik musi być, tak jak każdy przedsiębiorca dzisiaj, traktowany serio. Czasami jak obserwujemy poczynania obecnej władzy, no to brakuje tego i to bardzo często na spotkaniach wychodzi. To niezadowolenie jest właśnie tego wynikiem. Nie ma oczywiście rolnik serio. Musi być traktowany serio. Nie ma traktowania serio dzisiaj potrzeb rolników. Melioracja i nawadnianie upraw to jest też coś, co wymaga pochylenia i zdecydowanych działań. Pochodzę z Wielkopolski, mamy problem stepowienia. Też nie ma narzędzi, nie ma rozwiązań dzisiaj, mimo wielu lat i podkreślania tego, że obecna władza jest z rolnikami. No nie ma rozwiązań do tego, aby ten problem też eliminować. Dziękuję państwu za dyskusję, dziękuję państwu za uwagę. Gośćmi Polskiego Radia 24 byli Anna Paluch, Prawo i Sprawiedliwość, i Krzysztof Paszyk, PSL. Dziękuję, aczkolwiek szkoda, że pan mi się nie pozwolił odnieść do ostatnich. Dobrego dnia, w szczególności dla wszystkich polskich rolników. Reklama. Po niespodziewanej wizycie w Kijowie premier Japonii Fumio Kishida przybył do Warszawy. Teraz powinien rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim. Za kilka minut spodziewane są wspólne oświadczenia obu polityków. Będziemy je dla Państwa transmitować w Polskim Radiu 24. Pobyt szefa japońskiego rządu na Ukrainie zbiegł się z wizytą przywódcy Chin Xi Jinpinga w Moskwie. Zaprezentował on tam plan rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Zachęca on Rosję i Ukrainę do przerwania walki i podjęcia dialogu, ale nic nie mówi o wycofaniu sił rosyjskich z Ukrainy. Stany Zjednoczone oświadczyły tymczasem, że Chiny nie są bezstronnym negocjatorem. Kilkugodzinną wizytę złoży dziś w Polsce szef izraelskiej dyplomacji Eli Cohen. Może zostać podpisane porozumienie w sprawie wznowienia wycieczek izraelskiej młodzieży do Polski, poinformował nasz pierwszy poranny gość, rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Ja Państwu muszę do godziny co najmniej 15 potencjalnie oszczędzić szczegółów tego porozumienia. Ono na razie ma charakter wstępny, każde porozumienie nabiera znaczenia, kiedy zostanie podpisane i ratyfikowane. W czerwcu ubiegłego roku Izrael zawiesił wyjazdy edukacyjne do Polski dla uczniów szkół średnich. Kością niezgody była obecność uzbrojonych izraelskich agentów, którzy pilnowali zwiedzających. Sąd apelacyjny w Szczecinie uchylił wyrok w sprawie podpalenia bezdomnego w Wielkanoc 2021 roku. Dwaj bracia, którzy we wrześniu ubiegłego roku zostali skazani na 25 lat więzienia, wychodzą na wolność. Odpowiadali za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Adwokat oskarżonych Patryk Zawadzki zapowiadał wtedy odwołanie od wyroku. Sąd powinien w tym pisemnym uzasadnieniu wykazać ten nieprzerwany łańcuch poszlak, czyli dowodów pośrednich wskazujących na sprawstwo oskarżonych, bo tak jak Państwo słyszeliście, bezpośrednich dowodów winy i sprawstwa oskarżonych w tym materiale dowodowym, który był poddany ocenie sądu, nie było. Sąd apelacyjny uchylił ten wyrok. Oznacza to, że proces rozpocznie się od nowa. Dąb fabrykant rosnący w Parku Klepacza w Łodzi zdobył tytuł Europejskiego Drzewa Roku. Zwycięzców w internetowym plebiscycie na fabrykanta oddano ponad 45 tysięcy głosów. Dąb ma 180 lat, 22,5 metra wysokości i 4,5 metra obwodu. Trudno znaleźć takie okazy w przyrodzie, a tym bardziej w zabudowie miejskiej, mówi Przemysław Bartos, który zgłosił drzewo do konkursu. Trzeba podkreślić to, co jest unikatowe w tym drzewie, czyli ten esowaty konar. Kilkunastometrowy konar w takim miejscu, w centrum miasta, jest czymś unikatowym, niebywałym. Takie drzewa nie występują z reguły w naturze. Wokół tego dębu znajdują się cebulice i śnieżniki, czyli takie geofity, które rzeczywiście przykuwają uwagę na tym przedwiośniu. W plebiscycie na europejskie drzewo kolejne miejsca zajęły Smoczy Dąb na Słowacji i kolonia jabłoni na Ukrainie. Dziś słonecznie i bez opadów tylko na południowym wschodzie Polski. Na pozostałym obszarze pochmurno z większymi przejaśnieniami i ze słabymi opadami deszczu. Ciepło na Dolnym Śląsku nawet 17 stopni, 13 w centrum, a najchłodniej na Suwalszczyźnie 9 stopni. A teraz czas na sport. Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak. Siatkarki Chemika Police wygrały z Pałacem Bydgoszcz 3-2 na zakończenie 20. kolejki rozgrywek o Mistrzostwo Polski. W tabeli prowadzi niepokonany łódzki klub sportowy przed Dewelopresem Rzeszów i Chemikiem. W plus lidze siatkarzy w zaległym spotkaniu z 25. kolejki Ślepsk Suwałki przegrał z broniącą tytułu Zaksą Kędzierzyn-Koźle 1-3. Liderem jest Teresowia, drugie miejsce zajmuje Warta Zawiercie, a trzecie Jastrzębski Węgiel. Reprezentacja Czech będzie pierwszym rywalem Polaków w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Europy, które za rok odbędą się w Niemczech. Piątkowe spotkanie w Pradze będzie debiutem w roli selekcjonera biało-czerwonych Portugalczyka Fernando Santosza. Natomiast szkoleniowiec Czechów Jarosław Sichlawy już 5 lat pracuje z narodową kadrą. Chcielibyśmy dobrze rozpocząć te kwalifikacje. Powołałem debiutantów, którzy na to zasłużyli. Jest ich sporo, ponieważ wielu podstawowych zawodników nie jest zdrowych lub nie prezentuje zadowalająco wysokiej formy. Tylko od tych młodych piłkarzy zależy, czy zostaną w kadrze. Głęboko wierzymy, że tak będzie. Początek piątkowego spotkania o 20:45. Transmisja na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. 3 dni później w poniedziałek na Stadionie Narodowym podejmiemy Albanię. Andrzej Kraśnicki nie będzie ponownie ubiegał się o stanowisko przewodniczącego Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jutro mija termin zgłaszania kandydatur. Na razie jedynym kandydatem pozostaje Radosław Piesiewicz. Prezes Polskiego Związku Koszykówki zauważa, że polski ruch olimpijski potrzebuje zmian. Wielokrotnie powtarzałem, że moim planem jest to, by Polski Komitet Olimpijski był taką instytucją, która będzie pozyskiwała środki, która będzie później je redystrybuowała po wszystkich polskich związkach sportowych, bo śmiem twierdzić, że cały czas w polskim sporcie jest za mało pieniędzy. Jeżeli te pieniądze się pojawią się z automatu wyniki. Ja nie mówię, że to będzie 1:1, ale po 2, 4, 6 latach te efekty będą widoczne. Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbędzie się 22 kwietnia. Ponownie o sporcie o 12:33. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A teraz po politykach czas na publicystów, czyli nasza debata poranka. 24,5 minuty do 9:00. Debata poranka. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24, a gośćmi Polskiego Radia 24 są Jędrzej Lipski, Dziennik Zachodni. Dzień dobry Państwu, witam Pana. I Piotr Kusznieruk, Trybuna, witam. Dzień dobry Państwu, witam Pana. I chciałem zacząć od tematu, który dziś będzie ogłoszony, ale można się mniej więcej spodziewać chyba tego, co zostanie ogłoszone. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski, ministra spraw zagranicznych Izraela w sprawie przywrócenia tych wycieczek szkolnych do Polski, które zostały przerwane po tym, kiedy stronie polskiej nie podobała się jednak otoczka tego, co się działo, czyli tego, że wycieczkom z Izraela towarzyszyli komandosi z długą bronią i wszystkie te wycieczki odbywały się w takiej atmosferze nieustannego zagrożenia życia i zdrowia dla tej młodzieży. Ta młodzież była izolowana, a ta długa broń wręcz sugerowała, że tylko mała nieostrożność i może stać się tragedia. Strona Izraela, kiedy zażądała tego, żeby jednak nie było tych żołnierzy z długą bronią, powiedziała, że w takim razie to oni w ogóle nie będą wysyłali wycieczek. Strona polska powiedziała, no dobrze, jeżeli to ma tak wyglądać, to lepiej, żeby tego nie było w ogóle. No i pytanie, czy w takiej sytuacji rzeczywiście jest lepiej, żeby tego nie było w ogóle, jeżeli to ma tak wyglądać, czy jednak te wycieczki jakąś tam rolę jednak zbliżania i zwiększenia świadomości odgrywały. Jędrzej Lipski, Dziennik Zachodni. Witam Państwa. Moim zdaniem edukacja jest bardzo ważna. Edukacja jest podstawą wiedzy o tym, co się działo, a zwłaszcza o edukacja historyczna. Natomiast trudno przeprowadzać edukację w takich warunkach, w jakich ona się odbywała, bo to raczej nie była edukacja, tylko to była jakaś forma propagandy. Ja się często jeszcze jako dokumentalista, filmowiec spotykałem z takimi sytuacjami, zarówno w obozu koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau, czy też podczas obchodów, corocznych obchodów w Warszawie, powstania w getcie warszawskim, że pojawiały się wycieczki otoczone grupą ochroniarzy z bronią krótką, bronią automatyczną, bronią długą. Rzeczywiście to zawsze wszystkich dziwiło dookoła. Dlaczego grupa młodzieży idzie otoczona ochroniarzami? Zwłaszcza, że wszyscy, którzy się pojawiali chociażby w Auschwitz-Birkenau, przyjeżdżali tam po to, żeby dowiedzieć się czegoś z okropnej historii czasów II wojny światowej, oddać hołd ofiarom i nie kontestować obecności jakiejkolwiek grupy narodowej, narodowościowej, która się tam znajdowała. Taki ruch był chyba bardzo ważny, taki ruch zwrócenia uwagi na to, że wywoływanie propagandowe, wywoływanie psychozy strachu przy przyjeżdżaniu do Polski na zwiedzanie miejsc Holokaustu. I czekaliśmy na reakcję. Ta reakcja była niestety negatywna. To wtedy przerwano te wycieczki, czyli po prostu strona polska się nie zgodziła na przyjeżdżanie wycieczek z ochroną uzbrojoną po zęby. Mam nadzieję, że dzisiaj dojdzie do porozumienia w tej sprawie. wycieczki trzeba wznowić na pewno. Znaczy wycieczki, tą edukację wśród młodych ludzi na całym świecie trzeba wznowić. Trzeba opowiadać o niemieckich obozach zagłady, o Holokauście, o tym, żeby ta pamięć historyczna nie dopuszczała do kolejnych takich zbrodni. Jak taka pamięć zanika, no to wtedy dzieje się to, co mamy, co widzimy na własne oczy za wschodnią granicą dzisiaj. Natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę te wartości cywilizacji Zachodu. Tutaj nikt nikogo nie chce mordować, a wręcz przeciwnie. Jesteśmy narodem otwartym, państwem otwartym, wielokulturowym, mógłbym dzisiaj powiedzieć, i bardzo tolerancyjnym. Więc tą propagandę trzeba było uciąć i mam nadzieję, że dzisiaj się to stanie. Piotr Kusznieruk, Trybuna. To jest oczywiste, że jesteśmy gospodarzami we własnym kraju i powinniśmy, że tak powiem, decydować o sposobie ochrony wycieczek, o sposobie bezpieczeństwa po pierwsze polskich obywateli, a po drugie również osoby, które zwiedzają nasze państwo i różne obiekty, które chcą oglądać. Natomiast no, spektakularne pokazywanie siły, używanie do tego broni wojskowej, bo to nawet nie jest broń obronna jakaś, którą używają ochroniarze, po pierwsze nie wygląda dobrze, po drugie wzbudza też zagrożenie u współobywateli, którzy oglądają to w tym wypadku, ponieważ nie wiadomo, jak ci ochroniarze zareagują. W związku z tym ta sprawa wymagała jasnej i zdecydowanej reakcji. Mam nadzieję, że strona izraelska zrozumie, że jesteśmy na tyle bezpiecznym państwem, że tutaj nie występuje w ogóle żadne zagrożenie, jeśli chodzi o fakt, żeby ktoś kogoś z młodzieży zaatakował przy pomocy broni palnej, dlatego że działania ochronne czy obronne też muszą być adekwatne. To znaczy, ja przypominam, prawo do obrony wygląda w ten sposób, że trzeba użyć środków adekwatnych. Ludzie po Polsce nie chodzą z bronią maszynową po ulicach. W związku z tym nie występuje też takie zagrożenie. Jeżeli ktoś się czuje zagrożony, może skorzystać z rozbudowanej ochrony fizycznej, która zabezpiecza to wszystko. Takie przepisy również dotyczą policjantów. Policjanci też nie mogą używać w dowolnym miejscu, mimo że dysponują bronią palną, nawet bronią maszynową, w dowolnym miejscu tego typu uzbrojenia. Więc żadne państwo też nie może wprowadzać takiego rygoru i takich obowiązków. I to jest dla mnie sytuacja oczywista. I tą sytuację należało w sposób ewidentny rozwiązać, zwrócić uwagę drugiej stronie. Mam nadzieję, że druga strona zrozumie, że przedmiotem wyjazdu tej młodzieży jest wiedza historyczna, że państwo polskie jest bezpieczne dla obywateli Izraela, tak jak dla innych obywateli, którzy przyjeżdżają tutaj. Takie sytuacje, żeby ktoś został zaatakowany bronią maszynową, w zasadzie w ogóle się nie zdarzają. To prawdopodobieństwo jest jak 1 do kilkudziesięciu milionów. W związku z tym nie występuje takie zagrożenie, żeby używać tego typu środków. No i panowie, drugi temat, który jest niezwykle istotny, ale no wciąż trwa dyskusja, czy to jest symbol, czy coś więcej. Władimir Putin, prezydent Rosji, jest ścigany za zbrodnie wojenne przez Międzynarodowy Trybunał w Hadze. Dziś gościem Polskiego Radia 24 był m.in. pan senator Krzysztof Kwiatkowski i on no, bardzo tak optymistycznie to widział, twierdził, że no, należy ufać tym słowom rzecznika MSZ-u Niemiec, że jeżeli Putin by wylądował, nawet powiedzmy awaryjnie, na lotnisku w Niemczech, to zostałby aresztowany. Zbliża się szczyt państw BRICS, czyli tych krajów no, takich goniących te światowe mocarstwa z Chinami na czele. Podobno tam też no, jest pewien zgryz dla Rosjan, bo to się miało odbyć w RPA. W RPA no, deklaruje przynajmniej do tej pory, że no, osoby ścigane będą zatrzymywane na terenie RPA. No i chciałem panu zapytać, czy wy też jesteście takimi optymistami, czy jednak widzicie to głównie jako symbol? Jędrzej Lipski, Dziennik Zachodni. polityka nie zna słowa zdrada. Tak? No, raczej ja bym nie był aż takim optymistą i skłaniałbym się do tego, że jest to symbol, bardzo ważny symbol. Symbol mówiący o tym, że jednak jesteśmy wyczuleni na zbrodnie, na ludzkie nieszczęście, na tragedie, na straty wojenne wśród ludności cywilnej, ofiary wojny, na bestialstwo. Ale jest ta druga strona medalu, o której nie myślimy, mówiąc o tym właśnie akcie uznania Putina za zbrodniarza. Jest biznes, który napędza politykę, zwłaszcza w relacjach Rosja-reszta świata. No, sama wizyta chińskiego przywódcy obecnie w Moskwie, wizyta i spotkanie z Putinem. Tak, przypomnijmy, że to było kilka dni po tym, kiedy ogłoszono właśnie Putina ścigania. Tak, to był chyba taki akt lekceważenia dla Międzynarodowego Trybunału w Hadze i dla tego ogłoszenia Putina zbrodniarzem wojennym, no bo w całym cywilizowanym świecie nikt by po takim akcie i po takim akcie oskarżenia i liście gończym nie pojechał się spotykać ze zbrodniarzem. Ja wierzę, chciałbym wierzyć w to, że deklaracje ze strony rządu Niemiec i każdego innego państwa Unii Europejskiej i świata cywilizacji Zachodu będą miały pokrycie w działaniach w rzeczywistości, że jeżeli Putin się gdziekolwiek pojawi poza granicami Rosji i wyjdzie ze strefy ochronnej, że zostanie aresztowany. Ale czy tak się stanie? No, to pokaże czas. A potem historia to osądzi. Piotr Kusznieruk, Trybuna. Po pierwsze, odwrotem do mojego przedmówcy. Ja chciałem powiedzieć, że Chiny w sumie z dużym opóźnieniem znajdują się w podobnej sytuacji jak Rosja. To znaczy była sytuacja związana z placem Tiananmen i z przestępstwami przeciwko obywatelom, rozjeżdżaniem ich przy pomocy czołgów, co widzieliśmy, potem krwawym tłumieniem tych zamieszek. No, minęło powiedzmy 40 lat, ale generalnie jest to pewnego rodzaju symbol pokazujący przestępstwa przeciwko prawom obywatelskim w Chinach. Chiny nie respektują tej konwencji, na podstawie której został skazany Putin, bo pewnie gdyby tę konwencję respektowali, no to też musieliby skazać swoich przywódców, którzy decydowali w tamtym czasie. Oni tego nie zrobią, więc ruch Chińczyków był dla mnie dosyć oczywisty, że oni nie zmienią w tym zakresie swojego zdania. Natomiast zmieni to postrzeganie jak gdyby przez świat sytuacji w Rosji. To znaczy, po pierwsze, cywilizowane państwa przestaną się kontaktować z Putinem i on będzie stawał się coraz bardziej odosobniony, no bo jak na przykład prezydent Macron może zadzwonić do Putina, żeby porozmawiać o bezpieczeństwie? No już raczej nie. Tylko państwa niszowe, które znajdują się poza pewnym nawiasem, będą utrzymywały kontakty. Poza tym no, tworzy to pewien mechanizm zagrożenia, utrudnia politykę i współpracę międzynarodową, bo każde podpisanie jakiejkolwiek umowy międzypaństwowej, którą w Rosji musi podpisać prezydent, za każdym razem będzie funkcjonowało na takiej zasadzie, że będzie to podpisywał zbrodniarz wojenny. Nie bardzo ktoś się w tym chce mieszać politycznie, więc z pewnością nie uda się tego fizycznie zrealizować. To jest istotny symbol, ale też również istotne utrudnienie dla Rosji jako państwa totalitarnego, że jego przywódca jest po prostu zbrodniarzem wojennym. No i panowie, trochę nawiązując do tego, o czym wspomnieliście, to spotkanie prezydenta Chin Xi z Władimirem Putinem, z prezydentem Rosji. Bardzo różnie jest komentowane. Niektórzy mówią, że są pełni pesymizmu, że to jest początek jakiegoś nowego otwarcia. Do tej pory Chiny tak zdawkowo wspierały Rosję w tej odsłonie jej wojny, a że teraz może być to wsparcie znacznie szersze i to spotkanie może o tym świadczyć. No ale są też takie optymistyczne opinie, że to było raczej takie spotkanie pocieszenia dla Rosjan, żeby pokazać, że jesteśmy z wami, ale konkrety za tym nie muszą iść, bo ciągle jednak by groziły te sankcje amerykańskie, nie tylko zresztą amerykańskie, a to są zbyt istotne rynki. No i że nawet niektórzy tam to tak ujęli, że prezydent Chin wpadł zobaczyć, jak ten Putin się trzyma tam na miejscu. Czy rzeczywiście jest tak źle, jak niektórzy twierdzą. Wy patrzycie raczej na to z pesymizmem czy optymizmem? Jędrzej Lipski, Dziennik Zachodu. No, ja z natury jestem pesymistą, tak? Patrzę raczej w tą czarną dziurę i zastanawiam się, co z niej wyjdzie, co nagle się pojawi, ale w przypadku Chin nigdy nie było tak źle, żeby nie mogło być gorzej. I polityka chińska zawsze pokazywała, że dąży w stronę imperializmu i do tego w najgorszym wydaniu i zawsze tak było. Zawsze tak było początek XX wieku, pierwsza, potem druga połowa XX wieku i teraz pokazują, że Chiny dążą do supremacji w tym regionie, w którym są mocarstwem i supremacji światowej. A Rosja może być taką kładką, która ułatwi Chinom zdominowanie tamtej części świata. Ważnym elementem tej polityki zagranicznej i rozgrywki właśnie w Azji jest chociażby reakcja Japonii, która natychmiast zareagowała dyplomatycznie. Głowa państwa pojechała szybko do Kijowa, potem pojawiła się w Warszawie. To myślę, że to są bardzo istotne rozmowy i reakcje na to, co zrobili Chińczycy, co głowa państwa chińskiego zrobiła. To pojawienie się szefa państwa chińskiego u Putina to jest moim zdaniem gest wsparcia dla Putina i to nie tylko taki gest symboliczny, ale myślę, że to za tym idą bardzo rzeczowe deklaracje pomocy zbrojnej. Piotr Kusznieruk, Trybuna. Znaczy, Chińczycy są bardzo pragmatyczni, cierpliwi i pragmatyczni, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą i w zasadzie ich tylko ta sytuacja gospodarcza interesuje, jeśli chodzi o Chiny. Dla Chin Putin słaby, uzależniony wyłącznie od Chin, oddzielony od Zachodu i od innych gospodarek jest bardzo wygodnym partnerem gospodarczym. Będzie w związku z tym tanio sprzedawał różnego rodzaju surowce, będzie drogo kupował różnego rodzaju produkty, będzie napędzał po prostu gospodarkę Chin. Natomiast czy Chińczycy zdecydują się pomagać Putinowi w tym zakresie? Wydaje mi się, że ta pomoc będzie wyłącznie, jeżeli ona będzie wyłącznie pomocą symboliczną, bo tak jak powiedziałem, ta sytuacja Putina jest wygodna, chociaż Chiny będą starały się jak najdłużej utrzymywać Putina w rządach w Rosji, nie dokonywać zmiany, ponieważ, jak wspomniałem, to jest wygodny partner. On już nie ma w zasadzie innej drogi, innej ścieżki ucieczki, sam sobie nie poradzi. Jest całkowicie zdany na gospodarkę chińską. Chińczycy będą powoli wchłaniali Rosję, może nie całą, ale powiedzmy Azję, w tych okolicach, gdzie i tak społeczeństwo rosyjskie jest wyparte przez rodzaj kolonizowania. Musimy przerwać, przenosimy się na wystąpienie premierów Polski i Japonii. O zabranie głosu poproszę pana Mateusza Morawieckiego. Panie premierze, dziękuję bardzo za spotkanie nasze tutaj w Polsce. Dziś mija niemal dokładnie rok od czasu, kiedy spotkaliśmy się w Brukseli i omawialiśmy tematy agresji Rosji na Ukrainę. Nasze kraje leżą po dwóch skrajnych stronach, granicach Rosji, ale doskonale rozumiemy zagrożenie płynące z imperializmu rosyjskiego dla pokoju na świecie i dla porządku międzynarodowego. ロシアと東と西で国境しているわけですが、そのためにもやっぱりロシアの過激的な行動はどれだけ世界平和、世界の安全に危険であるかということは一番よく分かっているつもりです。Dziękuję za wizytę pana premiera w Kijowie, bo jest ona wyraźnym dowodem i symbolem wsparcia dla ambicji Ukrainy, dla planów utrzymania suwerenności, integralności terytorialnej, dla obrony wolności i demokracji. また岸田総理はキエフも訪問されましたことに対して感謝を申し上げます。ウクライナはやっぱり自由のために努力してさまざまな意味におきましては非常に野心の高い国であるに違いありません。Na naszych oczach rodzi się nowy porządek geopolityczny i bezpieczeństwo i Japonii, i Polski nagle stało się zjawiskiem, o którym trzeba mówić jednocześnie w odniesieniu do zagrożeń i w Azji, i w Europie. Wydawało się jeszcze do niedawna, że te sprawy wyglądają inaczej.チリ政治的な環境がますます変わってきているためですが、そのためにやっぱり世界の安保の問題が変わってきているわけですけど、その関係でポーランドと日本はやっぱりその協力をし、安全のために努力する。それはヨーロッパにおける安保の問題にも関することです。Rodzi się na naszych oczach nowy porządek geopolityczny i państwa, które myślą podobnie o pokoju, o stabilności, o wolności, muszą ze sobą bardzo blisko współpracować, tak jak Polska i Japonia. I za to osobiste zaangażowanie pana premiera w bliską współpracę z Polską bardzo serdecznie dziękuję.先ほども言いましたように、さまざまな意味におきましては、新しい地政的な環境が生まれつつあるということで、自由、安定、平和に対して同じ価値観がある国々は一緒になってそれに直面しなければなりません。その観点からもやっぱり岸田総理に今までの日本のそのための努力に対して感謝を申し上げます。Wizyta prezydenta Chin w Moskwie napawa nas również niepokojem. Ta oś Chiny-Moskwa jest niebezpieczna. Staramy się przekonywać Chiny, aby nie wspierały Rosji w jej agresywnej polityce międzynarodowej.また中国大統領はロシアを訪問したということが私たちにとって心配事であります。やっぱり中国はロシアを支援、軍事的に支援することが非常に真剣に考える必要があります。Niezwykle ważne jest też, aby rozumiały tę agresywną rosyjską politykę państwa globalnego południa. Dziś z panem premierem dużo rozmawialiśmy także o tym, jak pokazywać tę politykę rosyjską wobec świata globalnego południa, tak żeby nie było tam wsparcia dla Rosji.またグローバルサウスと呼ばれる国に対してもロシアの過激的な政治の仕方などを説明する必要があるという話もという意味の意見交換もさせていただきました。Oba nasze kraje przełamały fatalizm historyczny.Rozwijają się szybko. Japonia oczywiście jeszcze dużo wcześniej miała lata szybkiego rozwoju, ale dzisiaj ten nasz okres szybkiego rozwoju jest zagrożony przez zmianę globalnego porządku. Dlatego tak ważne jest, aby Polska i Japonia tak blisko jak do tej pory współpracowały ze sobą nad przełamywaniem tych różnych przejawów agresywnej polityki. 歴史的に非常に大変な時代にも直面した両国は非常に急速な経済成長のこともという実績があります。もちろん日本はポーランドより早くその道に入ったわけですけど、残念ながら今の国際状態がこのような成長を危機に落としているということが言えますので、やっぱりそれに対して両国は力を合わせて行動しなければならないのではないかということが言えるでしょう。I na koniec tylko krótko o tym, co tak dobrze się rozwija pomiędzy naszymi państwami współpraca na polu gospodarczym.